Szanowni Państwo, wybiła godzina 10, więc czas otworzyć dzisiejszą sesję. Otwieram 22. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, witam wszystkich gości, witam pana radnego Sejmiku Wojewódzkiego, pana doktora Kazimierza Marcina Kazimierczuka. Witam panią dyrektor Danutę Bill, witam panią Kasię Basak, witam panią skarbnik, witam panią sekretarz. Szczególnie serdecznie witam pana mecenasa Łukasza Parzycha, który pierwszy raz uczestniczy w naszej sesji. Serdecznie witamy. Witam telewizję Barcat, witam wszystkich państwa radnych, pana starostę, cały zarząd. Witam również mieszkańców Bartoszyc, którzy nas w tej chwili oglądają. Ja już pozwolę sobie usiąść. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy sesję, zobowiązany jestem odczytać Państwu klauzulę informacyjną. Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i ustęp 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej zwanym RODO. Chciałbym poinformować wszystkich Państwa, że sesja dzisiejsza jest rejestrowana przez telewizję Barcat i jest upubliczniona i jest transmisja na żywo, więc jeśli ktoś nie życzy publikacji swojego wizerunku, to po prostu może w sesji nie brać udziału. Informuję, że jeśli ktoś jest na sali, to zgadza się na publikację swojego wizerunku. Tyle krótkiej informacji. I teraz przechodzimy do realizacji porządku obrad. Najpierw może stwierdźmy prawomocność obrad, czyli sprawdzimy obecność, bo ja się tutaj dzisiaj czuję jak w szkole, jak w klasie. Także uczniów powinno być wszystkich 17, prawda? Czyli radnych powinno być 17. Ja się czuję w swoim żywiole dzisiaj, także jako nauczyciel. Szanowni Państwo, bardzo proszę w tej chwili wejść na platformę e-sesja i sprawdzić kworum, czyli kliknąć w zakładkę kworum i za chwileczkę będziemy wiedzieli, czy nasze obrady są prawomocne. Czekamy na wyświetlenie się informacji. Ja tutaj nie bardzo widzę, ale już chyba wszyscy, tak? Już? Kto jeszcze? Bo ja nie widzę tutaj z tego miejsca. W takim razie pan Robert, ja zapytam, czy pan Robert jest obecny na sali? Pan Robert jest obecny na sali. Stwierdzam wobec tego, że obecnych na sali jest 15 radnych. Nieobecny jest pan radny Mirosław Olejnik i pan radny Zbigniew Szyszka. Oznacza to, że Rada jest w stanie przegłosowywać wszelkie uchwały, obrady są prawomocne. Szanowni Państwo, przechodzimy do trzeciego punktu, czyli ustalenia porządku obrad. Jak Państwo widzicie, porządek obrad jest bardzo obszerny, bo po tych dokumentach, które leżą na moim stoliku, to widać. A przy okazji witam bardzo serdecznie pana dyrektora Sławomira Wójcika, dyrektora naszego szpitala. Witamy serdecznie. Proszę Państwa,
Porządek obrad Państwo dostali. Chciałbym zapytać w tym momencie, czy są uwagi do porządku obrad. Z tego, co ja wiem, to uwagę ma Pan Starosta. Bardzo proszę, Panie Starosto. Tak, bardzo proszę do mikrofonu. Słucham? A przy okazji witam również panią dyrektor PCPR-u, panią Brygidę Adamaitis, która w tej chwili do nas doszła. Do przodu. O. Raz działa. Raz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja w imieniu Zarządu Powiatu chciałem złożyć dwa wnioski do porządku obrad. Mianowicie pierwszy wniosek to jest wniosek o rozszerzenie tego porządku poprzez dodanie w punkcie 10 dotyczącym podjęcia uchwał pod punktu M. I to jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez powiat bartoszycki gminie miejskiej Bartoszyce. To jest, są te nasze 500 tysięcy złotych, które chcemy przekazać na wniosek miasta już na określoną inwestycję w formie dotacji. I bardzo proszę, żebyśmy ten projekt właśnie w tym miejscu do porządku obrad przyjęli. I druga wniosek to jest nasza autopoprawka zarządu do trzech uchwał. Macie Państwo w materiałach do trzech uchwał wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. I tam mamy takie zapisy, że uchwały te wchodzą w przeciągu 14 dni po ogłoszeniu w życie, po ogłoszeniu w Urzędowym Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Chodzi o to, że te uchwały nie muszą być ogłaszane w Urzędowym Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tylko na tablicy naszym i biuletynie i w BIP-ie. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby wykreślić właśnie te zapisy dotyczące wejścia w tych trzech ostatnich uchwałach. To taka autopoprawka, po prostu techniczny błąd się wkradł nam tutaj przy formułowaniu tych uchwał. I to były te dwie sprawy, te dwa wnioski, które ja tutaj proponuję, abyśmy w porządku obrad od razu przegłosowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej wniosków. Wobec tego pozwolę sobie przegłosować wniosek pana starosty, czyli zarządu tak naprawdę, w sprawie dodania tego dodatkowego punktu i tej autopoprawki dotyczącej publikacji tych właśnie uchwał. En bloc proponuję, żebyśmy to przegłosowali. Wobec tego zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za wnioskiem, za przyjęciem wniosku pana starosty Zbigniewa Nadolnego? Kto jest za, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Nie widzę wyniku, ale domyślam się, że wniosek przeszedł, czyli porządek obrad jest jakby już w tej chwili ustalony. Jeszcze musimy go przegłosować. A już mamy, czyli za 15, czyli wszyscy byli za. Szanowni Państwo, przechodzimy do przegłosowania porządku obrad. Czy ja go mam przeczytać, czy wystarczy, że przegłosujemy od razu? On jest dość obszerny, więc ja proponuję, żeby przegłosować go bez odczytywania, ponieważ Państwo macie ten porządek obrad, wiecie jak on wygląda, więc proponuję bez odczytywania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to tak zrobię. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad z poprawkami, które przegłosowaliśmy przed chwilą? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Czy już pan Zduniuk jest za, tak?
Czyli stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tego porządku obrad, a to oznacza, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Tym razem jest to przyjęcie protokołu obrad 19, 20 i 21 Rady Powiatu. Jeśli nie usłyszę żadnej uwagi, będę traktował to, że Rada te protokoły przyjęła. Nie widzę, nikt się nie zgłasza. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły 19, 20 i 21 sesji Rady Powiatu. Kolejny punkt porządku obrad to informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu poproszę o wystąpienie pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego. Bardzo proszę, panie starosto. Tak jest. Jest gorąco, wobec tego woda jest tutaj konieczna. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja pozwolę sobie wyrazić tutaj takie wyrazy zadowolenia z tego faktu, że mogliśmy po tak długiej przerwie spotkać się tutaj wszyscy tak ze sobą w takich warunkach jeszcze nieco sanitarnych, ale miejmy nadzieję, że kolejne nasze spotkanie odbędzie się już w naszej sali macierzystej i będziemy już mogli cieszyć się swobodą, oczywiście tak naprawdę na dłużej. Pozwólcie państwo, ja przepraszam za tę wodę, ale to sprawozdanie w związku z tym, że jest dość obszerne, to troszkę czasu nam zajmie. Szanowni państwo, sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 19 a 22 sesją Rady Powiatu, to jest 21 lutego a 30 czerwca 2020 roku. I w powyższym okresie czasu zarząd obradował na 14 zwykłych posiedzeniach. To jest w dniu 25 lutego, 3, 16, 24 i 30 marca, 3, 20, 28 kwietnia, 12 i 26 maja oraz 2, 9, 16 i 23 czerwca bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 50/147/2020 z dnia 25 lutego bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. I przedmiotowa zmiana wynika z decyzji wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a także na podstawie wniosków o wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych. Uchwała nr 50/148/2020 z dnia 25 lutego bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020-2030. Z uwagi na zmianę planu kwot i wydatków w budżecie powiatu na rok 2020 dokonuje się również zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała nr 50/149/2020 z dnia 25 lutego bieżącego roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za czwarty kwartał 2019 roku. Niniejsza uchwała podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki oraz informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. Kolejna uchwała nr 50/150/2020 z dnia 25 lutego bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala. Dotyczy to pomieszczeń o powierzchni 71 m2 znajdujących się na parterze budynku z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu patomorfologii. Zgoda najemcy dotyczy okresu 3 lat, począwszy od 1 kwietnia bieżącego roku. Uchwała nr 50/151/2020 z dnia 25 lutego bieżącego roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Uchwała nr 50/152/2020 z dnia też 25 lutego bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego. Powyższą uchwałą Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszkowie środka trwałego w postaci 13 szafek metalowych. Uchwała nr 51/153/2020 z dnia 3 marca bieżącego roku w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. I tutaj Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek burmistrza Sępopola w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność gminy Sępopol do kategorii dróg gminnych, to jest drogi usytuowanej na działce ewidencyjnej nr 182 w obrębie Lipica o powierzchni 0,3 hektara. Przebieg drogi to jest do drogi gminnej na odcinku 100, tu jest numer 121-068N na odcinku 120 metrów. Uchwała nr 51/154/2020 z dnia 3 marca bieżącego roku w sprawie wyznaczenia jednostki realizującej projekt. I tutaj Zarząd Powiatu wyznaczył jednostkę organizacyjną powiatu, czyli Powiatowy Urząd Pracy, do złożenia wniosku wraz z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach RPO. Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020, działanie 1.1, wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w regionalnym rynku pracy. Projekty pozakonkursowe. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uchwała nr 51/155/2020 z dnia 3 marca bieżącego roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego szpitala. I tutaj przedmiotową uchwałą Zarząd Powiatu dokonał zmiany uchwały dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania z dnia 11 października 2018 roku, w której obecnie po zmianie paragraf pierwszy brzmi: Zarząd Powiatu Bartoszyckiego dokonuje wyboru firmy P, przeczytam tak jak to jest napisane, Pol-Tax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2018 i rok 2019. Uchwała nr 52/156/2020 z dnia 16 marca bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. I przedmiotowa zmiana wynika z decyzji wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie zadań wynikających z obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i spowodowaną koronawirusem na podstawie wniosków o wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w jednostkach i przeniesienia między paragrafami. Uchwała nr 52/157/2020 z dnia 16 marca bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030. Uchwała nr 52/158/2020 z dnia 16 marca bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala. I tutaj tą uchwałą udzielamy dyrektorowi zgodę na oddanie w najem pomieszczenia o powierzchni 15,4 m2 usytuowanego na pierwszym piętrze budynku szpitala z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń usług medycznych na okres 5 lat począwszy od 1 kwietnia. Uchwała nr 53/159/2020 z dnia 24 marca bieżącego roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego. Powyższa zmiana dotyczyła zmiany składu osobowego komisji konkursowej. Uchwała 54/160/2020 z dnia 30 marca bieżącego roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, tak, oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dziękuję za czujność. Uchwała nr 54/161/2020 z dnia 30 marca bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego. I tutaj dotyczy to zakresu korzystania przez Energa Operator S.A. z części nieruchomości położonej w obrębie nr 5 miasta Bartoszyce. Uchwała nr 55/162/2020 z dnia 3 kwietnia bieżącego roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. I tutaj zmiany wynikły z decyzji wojewody o zwiększeniu dotacji celowych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i na zadania w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego Państwowej Straży Pożarnej. Uchwała nr 55/163/2020 z dnia 3 kwietnia bieżącego roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na rok 2020-2030.
Kolejna uchwała numer 56/164/2020 z dnia 20 kwietnia bieżącego roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Zarząd postanowił zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2020 roku w wysokości 7 700 000 zł. Termin spłaty został ustalony na okres 10 lat. Uchwała numer 56/165/2020 z dnia 20 kwietnia bieżącego roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. Niniejsza uchwała upoważnia starostę i wicestarostę do podpisania w imieniu powiatu bartoszewskiego umowy na zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie właśnie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Uchwała nr 57/166/2020 z dnia 28 kwietnia bieżącego roku w sprawie zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko dyrektora szpitala. W związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Bartoszycach, Zarząd Powiatu upoważnił starostę do zawarcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 roku z panem Sławomirem Wójcikiem umowy cywilnoprawnej na zarządzanie szpitalem. Umowę zawiera się na 6 lat. Czyli z tym dniem mamy nowego, starego dyrektora. Jest tutaj z nami pan Sławomir Wójcik. Przy okazji nie było możliwości złożenia oficjalnych gratulacji, więc w imieniu zarządu, myślę, że i całej Rady serdecznie gratulujemy tego wyboru. Mamy nadzieję, że nasza współpraca, tak jak pokazała to poprzednia kadencja, będzie się również znakomicie układała i w tej kadencji również. Chociaż pan dyrektor pewnie zostanie dłużej, bo to jest na 6 lat, my możemy tylko jeszcze niecałe 3,5 roku być tutaj w tym miejscu. No chyba, że potem nasz państwo wszyscy gdzieś tam też wybierzecie. Także raz jeszcze gratuluję panie dyrektorze i myślę, że będzie nam się dobrze współpracowało. Uchwała nr 58/167/2020 z dnia 12 maja bieżącego roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw, w tym udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz innymi organami. Niniejszą uchwałą udziela się pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych do występowania przed sądami powszechnymi, sądami i organami administracyjnymi, organami egzekucyjnymi w imieniu i na rzecz powiatu w zakresie działalności Zarządu Dróg Powiatowych, a w szczególności spraw odszkodowawczych dotyczących funkcjonowania jednostki, sporów związanych z zawartymi umowami i zamówieniami publicznymi, spraw związanych z wycinką drzew oraz dysponowaniem nieruchomością do tych celów, rozgraniczenia i podziałów nieruchomości i spraw finansowo-podatkowych oraz egzekucyjnych. Uchwała nr 59/168/2020 z dnia 26 maja bieżącego roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Powyższą uchwałą został pozytywnie zaopiniowany wniosek wójta gminy Górowo i Ławeckie dotyczący zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Woryny, Nowa Wieś i Ławecka położonej na poszczególnych działkach w obrębie 55 Woryny oraz na poszczególnych działkach w obrębie 29 Nowa Wieś i Ławecka. Uchwała nr 59/169/2020 z dnia 26 maja bieżącego roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. I tutaj pozytywna decyzja Zarządu Powiatu dotyczy drogi położonej w granicach administracyjnych gminy też Górowo i Ławeckie na działce ewidencyjnej nr 64/2 obręb 32 Paustry. Uchwała nr 59/170/2020 z dnia 26 maja bieżącego roku w sprawie wyrażenia opinii Zarządu Powiatu w sprawie wyłączenia z użytkowania odcinka drogi gminnej. Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek wójta gminy Górowo i Ławeckie o pozbawienie kategorii drogi gminnej nr 119010N położonej na działce ewidencyjnej nr 61 obręb 32 Paustry poprzez wyłączenie tego odcinka z użytkowania. Uchwała nr 59/171/2020 z dnia 26 maja bieżącego roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2019. I tutaj niniejszą uchwałą podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, kwotę wykorzystanych środków, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwotę dotacji udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Uchwała nr 59/172/2020 z dnia 26 maja bieżącego roku w sprawie
przyjęcia raportu o stanie powiatu za rok 2019. Zgodnie z wymogami prawa został przedstawiony do dnia 31 maja Radzie Powiatu oraz podany do publicznej wiadomości. Natomiast w dniu dzisiejszym jest jednym z głównych punktów obrad naszej sesji. Uchwała nr 60/173/2020 z dnia 2 czerwca bieżącego roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego. I tutaj zarząd powiatu udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do reprezentowania powiatu we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2020, w szczególności do zawarcia umowy z wojewodą, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o uczestnictwo w programie, zawierania umów cywilnoprawnych z wykonawcami usług, wypłaty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych oraz prowadzenia dokumentacji. Uchwała nr 61/174/2020 z dnia 9 czerwca bieżącego roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Uchwała nr 61/175/2020 z dnia 9 czerwca bieżącego roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora zespołu szkół w Górowie Ławeckim. Przedłużone zostało pani Dorocie Lipkiewicz pełnienie obowiązków do 31 sierpnia 2021 roku. Ja tutaj tylko państwu jakby przypomnę, że ustawa, tak zwana ta ustawa covidowa, ogranicza nam pole manewru w tym względzie. Po prostu nie możemy przeprowadzać konkursów na stanowiska poszczególne wolne. W związku z czym musimy dokonywać właśnie tego typu działań, jak powierzanie obowiązków. Uchwała nr 62/176/2020 z dnia 16 czerwca bieżącego roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o akredytację Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach. Uchwała nr 62/177/2020 z dnia 16 czerwca bieżącego roku w sprawie odwołania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach z dniem 30 czerwca 2020 roku. Uchwała nr 62/178/2020 z dnia 16 czerwca bieżącego roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Obowiązki dyrektora zostały powierzone pani Alicji Agacie Lemierz na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Tu też obowiązuje nas ta ustawa covidowa. Uchwała nr 62/179/2020 z dnia 16 czerwca bieżącego roku w sprawie zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. W tej sprawie zostało sporządzone i złożone zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Uchwała nr 62/180/2020 z dnia 16 czerwca bieżącego roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora zespołu szkół w Górowie i Ławeckim. Przedmiotowe pełnomocnictwo upoważnia do występowania w zakresie zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących powiatu jako organu prowadzącego zespół szkół, który realizuje działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku. Uchwała nr 63/181/2020 z dnia 23 czerwca bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. I niniejsza uchwała upoważnia tutaj panią Alicję Agatę Lemierz, pełniącą od 1 lipca bieżącego roku obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki w granicach zwykłego zarządu. Uchwała nr 63/182/2020 z dnia 23 czerwca bieżącego roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do zawierania umów cywilnoprawnych mających bezpośredni związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych i wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz powiatu. Takie upoważnienie zostało udzielone pani właśnie Alicji Agacie Lemierz, pełniącej obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Uchwała nr 63/183/2020 z dnia 23 czerwca w sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności prawnych. I tą uchwałą zarząd powiatu nadał upoważnienie pani Dorocie Lipkiewicz do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu szkół w granicach zwykłego zarządu. Uchwała nr 63/184/2020 z dnia 23 czerwca bieżącego roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Uchwała
zmniejsza rezerwę ogólną, a zwiększa wydatki na promocję powiatu o kwotę 3,8 tysiąca złotych. Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach rozpatrzył jeszcze między innymi wniosek dyrektora szpitala o przekazanie w formie dotacji celowej środków w wysokości 250 tysięcy złotych zapisanych w budżecie powiatu na modernizację i dostosowanie budynku magazynowego na garaże dla ambulansów zespołów ratownictwa medycznego. Został zatwierdzony i ujęty w projekcie uchwały budżetowej ten wniosek. Wójt gminy Bartoszyce wystąpił o budowę ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy drodze powiatowej numer 1386N na odcinku Bezledy do cmentarza parafialnego. Jednocześnie gmina wyraża chęć nawiązania współpracy i partycypacji w kosztach budowy. I tutaj Zarząd Powiatu polecił Służbom Drogownictwa wyliczenie kosztów i przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami gminy w celu dokonania uzgodnień i ustaleń we współpracy i partycypacji w kosztach budowy tego chodnika. Wniosek pana radnego Marcina Matejunasa w sprawie remontu odcinka drogi powiatowej numer 1956N o długości 285 metrów, to jest od miejscowości Grzęda do miejscowości Janowiec. I radny postuluje w tym wniosku, ażeby przy etapie nakładania warstwy ścieralnej remontowanej drogi w miejscowości właśnie Grzęda dokonać także remontu przedmiotowego odcinka. Koszt remontu na chwilę obecną wynosi 118 591 zł. Biorąc pod uwagę poprawienie bezpieczeństwa, a tym samym usprawnienie komunikacyjne w tym regionie, Zarząd Powiatu zaplanował wykonanie remontu do końca sierpnia bieżącego roku po uprzednim dokonaniu stosownych zmian w budżecie powiatu. W tym miejscu, Szanowni Państwo, chciałbym poinformować także, że realizowana przebudowa drogi powiatowej 1956N do drogi wojewódzkiej numer 592 Kowalewo-Łędławki w miejscowości właśnie Grzęda o wartości 2 364 000 zł została zgłoszona w dniu 22 czerwca już do odbioru. A na przebudowanej drodze powiatowej numer 1380N Dęby-Toprzyny o wartości 12 246 456 zł do końca tego miesiąca zostanie położona warstwa ścieralna. Natomiast termin zakończenia remontu mostu drogowego na rzece Elmie przypada na koniec sierpnia bieżącego roku. Niemniej przejezdność już na tym moście będzie dostępna na koniec miesiąca lipca. I tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu oczywiście na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Panie Przewodniczący, jeśli ja już jestem przy głosie, żeby potem nie zabierać czasu, to ja bardzo chciałbym proszę. Jeszcze tutaj przekazać kilka takich informacji. Bardzo proszę. Jedna to jest taka bardzo korzystna, myślę, dla samorządów. Mianowicie rząd uruchomił tak zwaną tarczę samorządową. Jest to tak zwany fundusz inicjatyw samorządowych, fundusz inicjatyw lokalnych i według określonego algorytmu środki w wysokości 6 miliardów złotych zostały podzielone na poszczególne gminy i powiaty w naszym całym kraju. I ja może tutaj, Szanowni Państwo, odczytam, bo nasze gminy i nasz powiat otrzymały również w związku z takim podziałem określone środki. Te środki mogą być wykorzystywane na wszelkie cele inwestycyjne. Tak, w gminach to wiadomo, chodniki, przedszkola, szkoły, remonty i tak dalej, i tak dalej. Tudzież wszystkie inne, które mieszczą się jakby w definicji inwestycji. Mogą te środki być także przeznaczone na wkład własny właśnie dla określonych inwestycji, które są wykonywane w poszczególnych gminach czy powiatach. I Szanowni Państwo, ogólna kwota, jaką dostał nasz powiat, to jest kwota 10 169 088 zł. I tak, miasto Bartoszyce otrzymało kwotę 2 734 472 zł. Miasto Górowo i Ławeckie otrzymało kwotę 500 tysięcy złotych. Gmina Wiejska Bartoszyce otrzymała kwotę 891 901 zł. Gmina miejsko-wiejska Bisztynek otrzymała kwotę 500 tysięcy złotych. Gmina Wiejska Górowo i Ławeckie otrzymała kwotę 2 198 001 zł. Gmina miejsko-wiejska Sępopol otrzymała kwotę 914 788 zł. I powiat Bartoszyce otrzymał kwotę 2 429 926
złotych. Ja tutaj jeszcze poinformuję Państwa, że początek składania tych wniosków rozpocznie się właśnie na początku sierpnia. Będą te wnioski składane do pana wojewody w przeciągu 2 tygodni. Potem nastąpi wypłata dla poszczególnych samorządów w formie przelewów. Czyli prosta sprawa. Jeśli byśmy tych pieniążków nie wykorzystali na te cele w tym roku, te pieniążki zostają u nas na rok następny. Więc jest to rzeczywiście forma pewnego wynagrodzenia samorządom strat, które oczywiście siłą rzeczy z powodu tej pandemii covidowej musiały samorządy ponieść. Chodzi tutaj, prawda, po prostu o dochody z PIT-ów, z CIT-ów i tak dalej. I myślę, że w wielu wypadkach te kwoty rzeczywiście w sposób bardzo taki zdecydowany pomogą naszym samorządom. Szanowni Państwo, więc cieszymy się z tego. Szczegóły i o tych wniosków, powiedzmy druki i tak dalej, no podamy w najbliższej przyszłości, ale warto się do tego po prostu w sposób bardzo pozytywny odnieść, bo jest to bardzo korzystne dla naszych gmin. No oczywiście będziemy zabiegać, żeby to było częściej, tak, no, a bez pandemii. Szanowni Państwo, jest jeszcze sprawa dotycząca zakończenia roku szkolnego. Jak wiecie, no, to zakończenie roku szkolnego nie było takie typowe jak do tej pory. Zawsze organizowały to szkoły czy zespoły szkół w sposób taki bardziej uroczysty, chociaż też wiem, że pomimo tych sanitarnych obostrzeń odbyły się te kwestie w sposób taki naprawdę bardzo taki przyjazny dla uczniów, dla nauczycieli, dla rodziców. Ja chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie za tym wszystkim podziękować z okazji tego kończącego się roku przede wszystkim rodzicom, którzy no, musieli przez te kilka miesięcy pomagać, wspomagać swoje dzieci w tym nauczaniu zdalnym. Nauczycielom, którzy też musieli zmienić swoją formułę jakby pracy no i przyzwyczaić się do troszeczkę innych warunków. Może to będzie procentowało również i w przyszłości. No, również chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu dyrektorom poszczególnych naszych jednostek za zorganizowanie matur, krótko mówiąc, i za przygotowanie szkół w tych warunkach sanitarnych do tego, że rzeczywiście w sposób bezpieczny te matury mogły się odbyć. Także raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkim tutaj dziękuję w imieniu własnym, zarządu, naszej Rady Powiatu. Życząc uczniom, zresztą nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, miłego wakacyjnego, że tak powiem, wypoczynku, no i zdrowego powrotu w dniu 1 września do szkoły. Rząd czyni wszystko, Polski w tej chwili, żeby zajęcia szkolne odbyły się w sposób tradycyjny już z dniem 1 września, żebyśmy mogli posłać nasze dzieci, nasze wnuki do szkoły zgodnie z tradycją 1 września. I myślę, że tak się też stanie, no chyba, że cokolwiek się wydarzy. Nie wiem, jak tam pan doktor ma jakieś dane może na temat COVID-u, czy wróci jeszcze na 1 września, czy nie, ale miejmy nadzieję, że ta ekspansja tego SARS-a no, będzie gdzieś tam może trochę później, albo najlepiej, żeby w ogóle jej nie było. Więc myślę, że regulujemy nasze sprawy, po prostu nasze życie, i które pomalutku zacznie wracać do normy. No trzeba jeszcze troszkę cierpliwości, ale sądzę, że tak właśnie się stanie, że 1 września spotkamy się na uroczystym otwarciu nauki w tym roku szkolnym 2020-2021. I szanowni Państwo, myślę, że to byłoby na tyle z tego mojego tutaj sprawozdania. Dość długie, no ale to wynikało z tego faktu, że nie widzieliśmy się przez tyle czasu. Mamy nadzieję, że już będziemy się spotykać, więc będzie nieco krócej. Dziękuję Państwu również za to, że przybyliście dzisiaj na tę sesję. No i możemy dzisiaj obradować właśnie w sposób prawie tradycyjny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za to sprawozdanie. Bardzo obszerne rzeczywiście, ale to dlatego, że spraw było bardzo dużo i długo się nie widzieliśmy. I oczywiście jest komu dziękować. Ja się dołączam do tych wszystkich podziękowań pana starosty, do tych wszystkich i nauczycielom, i uczniom, i wszystkim, którzy się
zmagamy z tą trudną sytuacją epidemiologiczną, jaka nas nawiedziła w Polsce i na świecie zresztą też. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Tym razem jest to przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Panowie radni zapoznali się z tym sprawozdaniem. To było omawiane też na komisji. Pan radny Mucha się zgłasza tutaj na temat tego sprawozdania. Bardzo proszę. Ja mam jedno pytanie w gwoli wyjaśnienia do tego sprawozdania, bo nie było osoby sporządzającej ten raport, te sprawozdanie na posiedzeniach komisji i nie można było tego pytania zadać. Więc pozwolę sobie przedstawić tutaj moje wątpliwości i chciałbym, żeby tutaj czy zarząd, czy osoba, która sporządzała to sprawozdanie, udzieliła odpowiedzi. W sprawozdaniu jest zapis mianowicie taki. Rodzaj zadań oraz wysokość środków finansowych na dzień 1 stycznia 2019 roku w poszczególnych obszarach przedstawiał się następująco. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Jest tutaj zapisana kwota 7625 zł. Poniżej pisze się, że na realizację powyższych zadań przeznaczono łączną kwotę 35 tysięcy zł. Skąd ta rozbieżność się tutaj wzięła? Czy wiemy, że te środki 7625 zł nie zostały wykorzystane, bo zgłosiło się jedno stowarzyszenie po te środki, jednak nie podpisały umowy, one nie zostały wykorzystane, ale no wątpliwość mi budzi te dwie kwoty. Skąd ta rozbieżność między 7625 zł a 35 tysięcy zł? Dziękuję. Czy pani Katarzyna Basak zechciałaby odpowiedzieć? Jeśli tak, to bardzo proszę. Panie starosto, szanowni radni, drodzy goście, panowie przewodniczący. Odpowiadając na pytanie pana radnego, ja chciałam powiedzieć, że ogólna kwota przeznaczona na działania z zakresu ekologii to była ta kwota 35 500. Natomiast na zadanie, na które ogłosiliśmy konkurs w ramach otwartego konkursu ofert w grudniu 2018 roku, opiewała na kwotę 7625 zł. I ta jedyna oferta, o której pan radny wspomniał, to była oferta na realizację projektu, jednej oferty, która wpłynęła, czyli te 6200 na realizację projektu pod tytułem Ekoharcerz. Nie wiem, czy szczegóły jeszcze państwu są potrzebne, czy nie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli nie widzę więcej radnych, którzy się zgłaszają, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi, etc., etc. Przechodzimy do punktu 7. Przedstawienie sprawozdań z realizacji wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Jest to cały pakiet sprawozdań dotyczących PCPR-u i po kolei pierwsze sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2019. Nie widzę, żeby się ktoś zgłaszał. Wobec tego stwierdzam, że Rada to sprawozdanie przyjęła. B. Przedstawienie przez organ wykonawczy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019. Też stwierdzam, że Rada ten program, to sprawozdanie przyjęła. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2019 rok. Również stwierdzam, że Rada to sprawozdanie przyjęła.
D. Przedstawienie monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bartoszyckim za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Też stwierdzam, że Rada to sprawozdanie przyjęła. I punkt E. Przedstawienie monitoringu powiatowego programu działań na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych w powiecie bartoszyckim na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2017 roku. Też stwierdzam, że Rada przyjęła. Jest pani dyrektor, czy pani dyrektor chciałaby dwa słowa o tych sprawozdaniach powiedzieć? Jeśli tak, to bardzo proszę, ale do mikrofonu, jeśli można. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, ósmego tym razem. Debata nad raportem o stanie powiatu bartoszyckiego za rok 2019. Szanowni Państwo, raport został wszystkim dostarczony w ustawowym terminie. Stwierdzam również, że nie zgłosił się do mnie nikt z mieszkańców Bartoszyc do dyskusji nad tą debatą, a przypomnę, że żeby wziąć udział w dyskusji nad debatą, mieszkaniec Bartoszyc, gdyby taki był, musiałby zebrać 150 podpisów poparcia, czyli nikt do mnie się nie zgłosił, wobec tego otwieram debatę nad raportem o stanie powiatu bartoszyckiego za 2019 rok. Kto z panów radnych chciałby zabrać głos? Widzę, że zgłasza się pan radny Mucha, więc bardzo proszę bardzo pana radnego do mównicy. Panie starosto, panie przewodniczący, Wysoka Rado, podobnie jak rok temu chciałbym przedstawić swoje uwagi, które mam do raportu o stanie powiatu. Jest tego sporo, więc pozwoliłem sobie to przelać na papier, a żeby nie popełnić jakiegoś błędu, to będzie chyba lepiej, jak to odczytam, żeby to było dla wszystkich zrozumiałe i spójne. Raport zawiera informacje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, przygotowane bardzo dokładnie i rzetelnie. Należy im się podziękowanie za ogromny wkład pracy, jaki wykonali, przygotowując swoje sprawozdania. Ale moim zdaniem nie o to chodzi w raporcie o stanie powiatu. Ustawa o samorządzie powiatowym w artykule 30a określa, że raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Takich danych jednak nie zawiera. Podkreślić w tym miejscu należy, że to zarząd powiatu dokonuje podsumowania pracy zarządu, a nie kierownicy jednostek organizacyjnych i naczelnicy wydziałów. Nasuwa się więc pytanie, z jakim dokumentem mamy do czynienia i o czym mamy za moment decydować w głosowaniu nad wotum zaufania. Pytanie to poddaję pod rozwagę panów radnych. Dokonałem wnikliwej oceny dokumentu, który zatytułowany jest raportem o stanie powiatu bartoszyckiego, choć nim nie jest. Można się z moją oceną zgodzić lub nie, niemniej jednak pozwolę sobie na ocenę danych zawartych w tym dokumencie, a także czego w nim brak. Raport był podzielony na poszczególne dziedziny, a także poszczególne wydziały, więc pozwolę sobie w podobny sposób odnieść się do treści tego raportu. Inwestycje drogowe. 75% dróg powiatowych jest w złym stanie technicznym, ale o tym w raporcie nie ma mowy. Była o tym mowa w roku ubiegłym. Aby stan dróg się poprawiał, powiat powinien co roku remontować około 28,5-30 km, biorąc pod uwagę konieczność naprawy warstwy ścieralnej co 12 lat. W 2019 roku powiat wyremontował 8,5 km, to jest 2% wszystkich dróg. To jest o 20 km mniej niż wskazywałaby średnia roczna potrzeba.
Mimo starań zarządu powiatu, tempo remontów dróg jest zdecydowanie za małe. Więc pytam, gdzie są pieniądze, o których mówi rząd? Są to pieniądze ponoć sześciokrotnie wyższe niż za poprzedników. Czy są to puste obietnice rządu, czy też zarząd nie umie albo nie chce o nie zabiegać? 2% wyremontowanych dróg ocenia się w raporcie jako aspekt pozytywny, z czym nie można się zgodzić, i ilość inwestycji drogowych należy ocenić negatywnie. Gdybyśmy rocznie remontowali 30 km dróg, można by było dokonać takiej pozytywnej oceny. Ponadto zamiast wymieniania w raporcie wyposażenia sprzętowego Zarządu Dróg Powiatowych, warto by było wskazać w tym raporcie, jakie są najpilniejsze potrzeby remontu dróg powiatowych. Chociażby droga Dzieczychowo-Lipica, którą pan starosta miał okazję przejechać, pan przewodniczący, droga Kandyty, Lipniki i Kiwajny, czy Bukowiec Kandyty. Są to drogi, o których wiem, i one są naprawdę w bardzo tragicznym stanie i potrzeba by było nad tymi drogami się pochylić. Edukacja. W 2019 roku Zarząd Powiatu dokonał istotnych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu placówek oświatowych i starostwa. Brak jest jednak oceny wprowadzonych zmian. W raporcie na oświatę poświęcono 20 stron. Jednak wiele istotnych informacji z punktu widzenia oceny edukacji w nim zabrakło. Raport zawiera dane dotyczące osiągnięć w konkursach, olimpiadach, turniejach, zawodach i temu podobnych. Wyniki przedstawione w dokumencie świadczą o tym, że zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i opiekunów jest bardzo duże, bo bez ich ciężkiej pracy tych takich spektakularnych wyników by nie było. Natomiast w tym dokumencie brak jest najważniejszych danych dotyczących wyników nauczania, zdawalności egzaminów zawodowych i maturalnych. W mojej ocenie raport powinien zawierać takie dane jak rekrutacja do szkół i placówek, dla których powiat jest organem prowadzącym, ilość przyjętych uczniów do poszczególnych szkół z podziałem na szkoły branżowe, liceum, technikum i ewentualnie policjalnych. Jakie było największe zainteresowanie kandydatów poszczególnymi szkołami i jakie są trendy? Jakie było zapotrzebowanie kształcenia kierunkami przedstawianym przez lokalny rynek pracy? Zawody, jakie cieszyły się największą popularnością? Jaki jest odpływ dzieci do innych powiatów, a jaki jest przepływ dzieci spoza powiatu do powiatu bartoszewskiego? Jaka jest tendencja na przestrzeni ostatnich lat? Jaki jest stan zatrudnienia i liczba uczniów w szkołach? Egzaminy maturalne i egzaminy zawodowe, porównanie tych wyników między naszymi szkołami, a także w województwie i kraju. Realizacja zadań inwestycyjnych poszczególnych placówek oświatowych. Plany, ich realizacja oraz potrzeby poszczególnych oświatowych. Stan wyposażenia w pomoce dydaktyczne stosownie do potrzeby realizacji podstawy programowej. Ochrona środowiska. Brak jest informacji o stanie gospodarki odpadami w powiecie i gminach, o składowiskach odpadów niebezpiecznych. Wiemy, że cała Polska ma z tym ogromny problem, który spada na barki później samorządów. Jak jest w naszym powiecie, z raportu tego się nie dowiadujemy. Brak jest informacji o stanie wód, rzek i jezior, gospodarki wodnej, zasobów wody pitnej, a także jakości naszego powietrza, którym oddychamy. Brak jest informacji o stanie sanitarnym i pogłowiu zwierzyny łownej, zwłaszcza jeśli chodzi o pogłowie dzików w kontekście epidemii afrykańskiego pomoru świń i w odniesieniu tutaj do hodowców trzody chlewnej. Budżet powiatu według mnie powinien zawierać takie informacje jak dochody, w tym subwencje, dotacje, dochody własne, oczywiście w ujęciu również procentowym. Podobnie wydatki. Jakie są wydatki bieżące, jakie są wydatki majątkowe na inwestycje. Z raportu o tym się też wprost nie dowiadujemy. Jakie zostały zrealizowane inwestycje? Jakie inwestycje nie zostały zrealizowane i z jakich przyczyn? Dane dotyczące deficytu lub nadwyżki budżetowej. Zobowiązania wymagalne lub ich brak. Stan zobowiązań wynikających z wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań i kredytów, w tym
kwota oraz procent zadłużenia powiatu. Z tego z raportu też nie jesteśmy w stanie się wprost o tym dowiedzieć. Zbędnie zupełnie jest przedstawianie w raporcie tabel dotyczących zmian w budżecie. Dane z raportu muszą być ujęte w sposób zrozumiały i przejrzysty dla każdego mieszkańca powiatu, a nie tylko dla osób z wykształceniem ekonomicznym. Ochrona zdrowia. W porównaniu do roku poprzedniego, gdzie o szpitalu powiatowym imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w ogóle nie było mowy, co podkreśliłem w swoim ówczesnym wystąpieniu, w tym raporcie poświęca mu się pół strony, co należy ocenić pozytywnie. Przedstawione są jednak tylko informacje dotyczące pozyskanych środków finansowych i zrealizowanych inwestycji. Brak jest natomiast szerszej oceny funkcjonowania szpitala w sensie pozytywnym lub negatywnym, a także potrzeb inwestycyjnych. Brak jest w raporcie również ogólnej oceny finansowej szpitala, stanu zadłużenia, podejmowanych działań restrukturyzacyjnych mających na celu poprawę wyników finansowych. Informacja o realizacji uchwał Rady. Raport zawiera informacje o wszystkich podjętych uchwałach. Choć jest to zgodne z ustawą o samorządzie powiatowym, to w mojej ocenie zawiera zbędne informacje. Należy skupić się na najistotniejszych uchwałach mających duże znaczenie dla funkcjonowania powiatu. Przykład: uchwały budżetowe, które obejmują zmiany w budżecie powiatu. Przedstawione zmiany w ujęciu tabelarycznym są mało istotne i niezrozumiałe dla zwykłego obywatela, który nie zna się na księgowości. Winny być przedstawione jedynie informacje dotyczące zmian, zwiększenia lub zmniejszenia dochodów lub wydatków. W raporcie absolutnie zbędne są informacje dotyczące poszczególnych wydziałów i czym się zajmowały w minionym roku. Jeszcze raz podkreślę, że ustawa o samorządzie powiatowym określa, że raport o stanie powiatu obejmuje podsumowanie z działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady i budżetu obywatelskiego. O budżecie obywatelskim również nie ma tutaj ani słowa. Takich danych jednak raport nie zawiera. Aktualny raport został w porównaniu z rokiem poprzednim odchudzony z 216 stron do 69 stron, co należy ocenić pozytywnie. Jednak po raz kolejny nie zawiera żadnych wniosków i rekomendacji dla Rady Powiatu Bartoszyckiego. Brak jest oceny podsumowującej stan powiatu. Brak jest wniosków dotyczących potrzeb działań inwestycyjnych. Brak jest oceny sytuacji w placówkach oświatowych i ochronie zdrowia, mam na myśli szpital. Brak jest pełnej informacji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przygotowania powiatu w zakresie zapobiegania lub likwidacji zdarzeń związanych z anomaliami pogodowymi. Mamy na myśli powodzie, gradobicia, nawałnice i również epidemię ASF. Brak jest wniosków dotyczących poprawy infrastruktury drogowej. Biorąc powyższe pod uwagę, wnioskuję do Wysokiej Rady, tak jak to już mówiłem na komisji, aby w drodze uchwały określić szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie powiatu na przyszłe lata, tak żebyśmy mieli my jako radni, ale również mieszkańcy powiatu, informacje o faktycznym stanie powiatu bartoszyckiego, nie o samym starostwie, tylko o naszym całym powiecie. Stąd też taki wniosek, żebyśmy do końca, powiedzmy, roku, czy do momentu, kiedy będzie trzeba pracować nad nowym raportem, określili ramy, co ten raport powinien zawierać. Dzisiaj odnośnie wotum zaufania informuję Wysoką Radę, że będę głosował przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie tutaj zabrać głos w sprawie tego wystąpienia pana radnego i stwierdzić, że moim zdaniem raport powinien pokazywać syntezę działalności starostwa, że działalność poszczególnych wydziałów to również jest realizacja tego, co robi zarząd. No a gdyby tak zrealizować wszystkie punkty, które pan radny był łaskaw tutaj przedstawić, to raport by miał nie 69, a 500 stron pewnie. Ale nie wiem, czy to akurat o to chodzi. Czy ktoś z panów radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie raportu? Pan starosta, proszę uprzejmie.
Ja tak króciutko dosłownie, bo to tak kilka tutaj takich zdań padło ze strony pana radnego Muchy, z którymi ja tu w sposób zasadniczy nie mogę się zgodzić. W ogóle po pierwsze, to pan przewodniczący bardzo dobrze tutaj podkreślił, że raport to jest raport. Czyli jest to zdanie sprawy z tego, co się wydarzyło i to, co się dzieje. Natomiast to, czego pan oczekuje w tym raporcie, diagnozy, planów na przyszłość, to już jest zupełnie coś innego, to już jest strategia dla powiatu, tak, którą możemy opracowywać i będziemy opracowywać, czy tam uzupełniać. To jest po pierwsze. Po drugie, chodzi nam przede wszystkim o te drogi i o to, że pan zarzuca rządowi, że są środki, a pewnie zarząd jest nieudolny i nie może z tego skorzystać. No otóż nie jest tak. Jak państwo wiecie, samorząd powiatowy, no, budżet samorządu powiatowego to są właściwie subwencje, dotacje i brak środków własnych. I jest ciągle problem z wkładami do tych środków, które rząd przeznacza na te cele. Gminy, które środki własne posiadają, wykorzystują te środki rządowe znakomicie. I tych dróg gminnych jest remontowanych naprawdę bardzo dużo. Nie mam tu w tej chwili danych, ale kiedyś się pokuszę o to, żeby to państwu tutaj też przedstawić. My oczywiście w miarę naszych możliwości robimy to, co możemy i możemy się, myślę, pochwalić tym, że nie należymy do ostatnich powiatów, którzy nie potrafią wykorzystać tych środków. Jest też kwestia pewnego niezrozumienia może przez władze wojewódzkie faktu, że powiaty nie mające dochodów własnych powinny być dofinansowane może nie w 50%, a chociażby w 70% czy w 80%, bo takie założenia pierwotne były. No ale na to już my wpływu nie mamy. Tutaj decyduje o tym pan wojewoda i właściwie pan premier. Także to tak wygląda, jeśli chodzi o te drogi. Będziemy oczywiście w miarę naszych możliwości zawsze realizowali tyle zadań, na ile będzie nas po prostu stać. Jest jeszcze tutaj sprawa o tych finansach, że tam, żeby to wszystko było tak pokazywane. No ja myślę, no gdyby, to trzeba było przytoczyć po prostu całe finansowe sprawozdanie za rok, na przykład 2019, i tam wszystkie te dane są, krótko mówiąc. No, ja oczywiście pomijając te tutaj takie jakby drobne uwagi, ja rzeczywiście skłaniam się też ku temu, żeby Rada w jakiś tam sposób nakreśliła pewne ramy, bo na przykład sprawozdanie ze szpitala mogłoby wyglądać, prawda, bardziej może opisowo, tak? I żebyśmy mogli ten szpital na bieżąco jakby śledzić. I tutaj oczywiście opisowo, ale w sensie takim, że też nie książka, tak? Tylko króciutko z historią może nawet szpitala, bo to jest bardzo ważne, jest to nasze takie oczko w głowie i musimy o to zadbać. Podobnie szkoły się mają tutaj też. I ja myślę, że dyrektorzy po otrzymaniu tych naszych jakby pewnych ram, które tutaj Rada wytyczy, też będą w ten sposób przedstawiali swoje tutaj to sprawozdanie, ten raport. I myślę, że będziemy już w końcu zadowoleni. Szanowni Państwo, no jest to drugi rok przedstawiania tego raportu. Pamiętacie, w tamtym roku podjęliśmy taką decyzję, zarząd podjął, żeby ten raport był bardzo szeroki, żeby stanowił bazę do tego, żebyśmy na tej podstawie mogli gdzieś tam zacząć od zera pewną naszą ocenę naszych tutaj jednostek. No i tak też się stało. Jest to materiał naprawdę do wszystkiego i będzie wykorzystywany. Dzisiaj ten nasz raport jest troszeczkę skrócony, nie troszeczkę, ale dość w mocnym stopniu, ale jak widać są też jeszcze pewne uwagi, skądinąd w niektórych elementach słuszne i myślę, że my tu jako Rada pochylimy się nad tym i takie ramy przynajmniej dla kilku jednostek stworzymy. Także ja tu bardzo serdecznie też chciałbym jakby podziękować i tutaj panu radnemu Musze za to, że no, bardzo skrupulatnie do tego podszedł. No to powiedzmy, to jest jego zdanie na tam wiele elementów, ale niektóre uważam, że warto przedyskutować i po prostu podjąć decyzję o tym, żeby stworzyć faktycznie pewne ramy i będziemy mieli wtedy jasność, co ma być w tym raporcie. Każda instytucja też będzie wiedziała, co ma do nas przesyłać. No i może wtedy stworzymy jakiś taki raport, że tak powiem, wzór dla innych. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłasza się pan radny Robert Pająk. Bardzo proszę pana radnego. Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Raport o stanie powiatu bartoszewskiego to, gdybyśmy tak naprawdę chcieli go opisać, to był bardzo obszerny dokument. Tutaj mogę się z panem radnym Muchą zgodzić w jednej kwestii odnośnie strategii i programów, ale nie opisywania tych strategii i programów w raporcie, ale przynajmniej wymienienia ich z nazwy. Jakie mają programy i strategie, jakie są realizowane. To, co pan radny Mucha dzisiaj by chciał, żeby było w raporcie, to mieliśmy sprawozdania tylko i wyłącznie
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje programy i strategie. Ja przejrzałem je skrupulatnie całe. To same pani dyrektor Brigida Atomaitis, to tak 300 stron jest, tak lekko licząc, samych tych strategii, programów, sprawozdań, które realizuje PCPR. Także troszeczkę tego jest. To nasz raport to 500 stron, to tak lekko licząc, to bym była połowa może tego. Dlatego do pani Katarzyny bym prosił tylko, żeby wymienić strategię. I myślę, że ten raport z roku na rok będzie taki bardziej, ja go traktuję jako bardziej jako informację z tego, co się wydarzyło. Też opracowuję raport w mieście i takie informacje, których generalnie, normalnie ludzie nie mogą uzyskać z pracy wydziałów, wydziału komunikacji, ile wydano praw jazdy, ile decyzji, ilu jest instruktorów nauki jazdy na naszym terenie. To są takie informacje, mi się wydaje, ważne dla ludzi, bo jak mieszkańcy nauczą się korzystać z tego raportu, z tych informacji nam przekazywanych, to będą mogli, jak jest 27 instruktorów, to będą mogli policzyć, ile może być ewentualnie szkół nauki jazdy na naszym terenie. Mówiąc o całym powiecie. Jeśli byśmy mówili o, co pan radny Mucha zarzuca tutaj, że za mało remontujemy dróg, to wszyscy wiemy w całej Polsce, że za mało remontujemy dróg, bo tak sobie szybciutko sprawdziłem w internecie, że średnia droga, naprawdę 5 metrów szerokości, pas drogowy, rów odwadniający i tak dalej, to jest koszt, tak delikatnie bardzo licząc, to jest od 1 do 1,5 miliona złotych za 1 kilometr. Zarzut 30 kilometrów rocznie, 45 milionów, połowa budżetu powiatu tylko na drogi, a reszta do domu, szkoły rozgonić. Nie mam po prostu takich pieniędzy i to co pan starosta mówił, na wkład własny, żebyśmy mieli i startowali w konkursach, tutaj delikatnie bym prosił, no to mogę mówić do zarządu, zagęścić ruchy, żebyśmy po prostu więcej kasy pozyskali z zewnątrz, bo z masy kasy za dużo po prostu nie zrobimy. Także do raportu ja bym miał tylko tyle. Będę oczywiście głosował za przyjęciem raportu i wotum zaufania dla zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę, nikt się nie zgłasza. Ja jeszcze tylko dodam od siebie, że oczywiście panu radnemu Musze bardzo dziękujemy, bo te uwagi są rzeczywiście cenne. My się uczymy tego raportu jeszcze. My robimy go dopiero drugi raz i mam nadzieję, że z każdym rokiem ten raport będzie bardziej doskonały. A cóż, pieniędzy mamy tyle, ile mamy, a tak krawiec kraje, jak mu materii staje. I po prostu dlatego tak jest chociażby z tymi drogami. Skoro nikt się więcej nie zgłasza, wobec tego zamykam dyskusję nad raportem o stanie powiatu i przystępujemy do przegłosowania uchwały o udzielenie zarządowi powiatu wotum zaufania. Pozwolicie państwo, że przeczytam uchwałę. Uchwała numer 22/116/20/2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania. Na podstawie artykułu 30a ustęp 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i tak dalej. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu za 2019 rok Rada Powiatu udziela zarządowi powiatu bartoszewskiego wotum zaufania. Wykonanie uchwały, to jest paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszewskiego. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bartoszewskiego. Przechodzimy wobec tego do przegłosowania tej uchwały. Zadaję pytanie, kto z panów radnych jest za udzieleniem zaufania, wotum zaufania, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Czekamy na wyniki.
Czy już są gotowe? Aha, chciałbym poinformować, że pan radny Przybysz opuścił sesję, po prostu ma ważne inne sprawy, zgłaszał mi to wcześniej. Stwierdzam, że za udzieleniem wotum zaufania głosowało 11 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 z radnych się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego udzieliła wotum zaufania zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Gratuluję zarządowi, gratuluję panu staroście. To jest ważna uchwała, która dowodzi tego, że zarząd mimo głosów przeciwnych, ale bardzo konstruktywnych, działa prawidłowo. Gratuluję. Pan starosta jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Szanowni radni, dziękując oczywiście za to głosowanie, za to wotum zaufania dla naszego zarządu. Myślę, że to tak głosowaliśmy właściwie sami za sobą, za tym, co robimy i że robimy to dobrze. To ja chciałbym za to, że tak fajnie nam dzisiaj tutaj, przynajmniej ta pierwsza część wotum nieufności poszła dobrze, zaprosić wszystkich radnych właśnie na odbiór tego odcinka w Grzędzie drogi na piątek na godzinę 13:00. Tam właśnie będziemy, także serdecznie zapraszam i myślę, że tam sobie jeszcze będziemy mogli troszkę i porozmawiać, i podyskutować, a jednocześnie cieszyć się, że taka piękna droga tam w Grzędzie powstała. Myślę, że pan tutaj radny Marcin Matejunas będzie tam naszym przewodnikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz oczywiście gratuluję zarządowi powiatu i przechodzimy do kolejnych punktów porządku obrad. Tym razem będzie to wystąpienia i opinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium, czyli również bardzo ważna tutaj uchwała i bardzo ważne nasze tutaj działania. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 rok. Panie starosto. Moment. Bardzo pilną rozmowę mam. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019. To przedstawia pan starosta, tak? A czyli wniosek formalny, tak? Jestem za. Dobrze, w takim razie przychylam się, widzę, jeśli nie zobaczę sprzeciwu, to przychylam się do tego wniosku i ogłaszam 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, wznawiam obrady po przerwie i w związku z tym, że system wymaga ponownego sprawdzenia kworum, ponieważ jeden z radnych poszedł, w pilnych sprawach opuścił sesję. Wobec tego bardzo proszę panów radnych o kliknięcie zakładki kworum w swoich komputerach celem właśnie weryfikacji tegoż kworum. Panie starosto, w kworum proszę tam kliknąć. Jest? Jest. Stwierdzam, że obecnych jest w tej chwili radnych 14, tak? Nieobecny jest pan radny Przybysz, pan radny Olejnik i pan radny Szyszka. Wobec tego kontynuujemy nasze prace, czyli przypominam, że realizujemy w tej chwili punkt wystąpienia i opinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 oraz udzielenia absolutorium. Punkt A to jest przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019 i w tym celu proszę pana starostę, aby ten
to sprawozdanie przedstawił. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie państwo finansowe za rok 2019 byliście w stanie z tym sprawozdaniem zapoznać się, ponieważ było rozesłane do państwa wcześniej. Była komisja, na której pani skarbnik również w szczegółach odpowiadała na państwa zapytania. Ja dlatego chciałbym się tutaj pokrótce tylko odnieść jakby do samych głównych faktów. Powiem tak, troszeczkę tutaj o tym, jaki ten budżet był, jakie było wykonanie, jakie wydatki i troszeczkę więcej uwagi poświęcę właśnie wydatkom inwestycyjnym. Ze względu właśnie na to, żeby pokazać, że jednak powiat pomimo takich niedużych pieniędzy, jakie mamy na te cele, realizuje no, wiele tych zadań. Szanowni państwo, plan budżetu na 2019 rok wynoszący po zmianach po stronie dochodów 85 897 485 złotych 30 groszy i z tego dochody bieżące w wysokości 77 milionów złotych 866 701,97 złotego, a dochody majątkowe w wysokości 8 milionów 30 783 zł 33 groszy został wykonany w 100% i 30. Czyli mamy wykonanie po stronie dochodu prawie idealne. Natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 86 698 827 zł 77 groszy. I w tej kwocie wydatki bieżące to 72 817 623 449 groszy i wydatki majątkowe w wysokości 13 881 204 zł i 28 groszy zostały wykonane w 95,3%. Czyli plan wydatków no, w 100% wykonany nie został. Kwotowo uzyskane dochody w wysokości 86 186 440 34 grosze, w tym dochody bieżące w wysokości 78 343 zł, 543 561 zł 72 groszy, dochody majątkowe w wysokości 7 842 878 złotych 62 groszy. Natomiast wydatki wykonano na kwotę 82 663 070 złotych 46 groszy i w tym wydatki bieżące 70 342 783 złote 30 groszy, a wydatki majątkowe to 12 320 287 złotych 16 groszy. Wynikiem wykonanego budżetu za 2019 rok jest nadwyżka w wysokości 3 milionów 523 369 złotych 88 groszy. W 2019 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3 milionów 45 856 złotych. Wykonane przychody w 2019 stanowiły wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 642 269,91 groszy. Właśnie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 229 123 056 groszy i z kredytu długoterminowego w wysokości 2 milionów złotych. I szanowni państwo, stan zadłużenia powiatu bartoszyckiego na dzień 31 grudnia 2019 wynosi 24 060 502 38 zł, co stanowi 28% planowanych dochodów budżetu powiatu. W tym z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 23 640 500 zł, z tytułu emisji obligacji w wysokości 420 000 zł i zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 zł 38 groszy. I tak wygląda w dużym skrócie nasz budżet. Czyli mieścimy się we wszystkich wskaźnikach, współczynnikach i oby tak to się rozwijało dalej. No oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby tych dochodów własnych nam przybywało, no ale póki co żadnych zmian na mapie budżetowej kraju w sensie samorządowym nie ma.
zapowiedzi rządowe są, że samorządy będą wspomagane. W jakiej formule to będzie? Dziś jeszcze trudno nam tutaj jest to określić, ale bardzo, bardzo liczymy, bo powiatom, które tak jak tu podkreślę raz jeszcze, nie mają dochodów własnych w takiej ilości, która by pozwoliłaby nam tak naprawdę na samodzielne jakby zarządzanie tymi środkami i dokonywanie inwestycji, czy też remontów takich, jakich byśmy chcieli. Więc liczymy na to, że państwo tutaj stanie na wysokości zadania i tym samorządom rzeczywiście w takiej czy w innej formule pomoże. Chciałbym się teraz skupić, szanowni państwo, tutaj na wykonaniu planu wydatków inwestycyjnych w roku 2019 przez nasz powiat. I ja może tak będę tutaj nazwami operował, to będzie takie łatwiejsze do przyswojenia, nie symbolami. Więc nazwa zadania właśnie inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku i pierwsza sprawa to jest przebudowa drogi powiatowej numer 1354N Glądy Pieszkowo-Tolko i kwota przyjęta na realizację tego zadania to jest kwota 5 657 tysięcy złotych 700 5 657 tysięcy 700 złotych. Dochody własne to jest kwota 3 161 436,29 groszy i środki pochodzące z innych źródeł to są 2 496 263 złote 71 groszy. Tutaj tę przebudowę, tę inwestycję realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie. Kolejna sprawa, przebudowa drogi powiatowej numer 1390N Leginy Liski Sępopol Ostre Bardo Szczurkowo. Całość kwoty to 4 416 546 zł. Dochody własne to 2 216 098 zł, a środki pochodzące z innych źródeł to 2 200 448 zł. I to też tę w 100% realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Kolejna droga to przebudowa drogi powiatowej 1354N. I to jest droga. Bo nie ma nazwy. Kto mi przypomni? 1354N. W każdym bądź razie na tę drogę przeznaczyliśmy kwotę 6 780 zł. Z dochodów własnych też taką kwotę przeznaczyliśmy i też zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Bartoszycach. Kolejna droga to przebudowa drogi powiatowej 1390N na granicy gmin, tutaj do końca miejscowości Turcz. O długości 4,54 km. I całość tej inwestycji to jest 9 150 000. Przepraszam, przeznaczyliśmy na tę drogę 9 150 zł i całość to są dochody własne. I to też zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej 1565N na odcinku Roskajmy-Liski i tutaj przeznaczyliśmy na to 2810 zł i też to są dochody własne i w całości zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Przebudowa drogi powiatowej 1956N do drogi wojewódzkiej Kowalewo-Łędławki w miejscowości właśnie Grzęda, tutaj dokumentacja, bo tutaj to są kwoty na dokumentację techniczną przeznaczone, tak, przepraszam, ja tego nie dodałem, dlatego takie niewielkie w porównaniu z inwestycjami, ale musieliśmy te środki przeznaczyć, żeby dokonać tych działań. I tutaj 850 zł zostało przeznaczone i też Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie wykonał. Kolejna taka zakup inwestycyjny właściwie to jest zakup samochodu osobowego na kwotę 60 tysięcy złotych i to też za nasze środki i to jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach. Kolejna sprawa to są prace budowlane, modernizacja lokalu mieszkalnego numer 55 przy ulicy Piłsudskiego 6 w Bartoszycach. Państwo tam pamiętają, myśmy otrzymali takie mieszkanie, wyremontowaliśmy je, przygotowaliśmy je w tej chwili. Jest to kwota, którą wydatkowaliśmy 22 319 zł 13 groszy, wszystko z naszych dochodów i realizowało to Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. Myślę, że panie dyrektorze, będzie to jakaś zachęta dla jakiegoś lekarza, który chciałby do nas tutaj przyjść. Mamy takie mieszkanie, że tak powiem, w pogotowiu.
Kolejna sprawa to jest zakup maszyny czyszczącej za kwotę 13 500 zł i też zrealizowane z dochodów własnych. I ta maszyna została zakupiona do Zespołu Szkół Ponogimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. No i bardzo skrupulatnie czyści nam naszą halę sportową. Kolejna sprawa to jest wykonanie projektu i kosztorysu instalacji elektrycznej pralni w Domu Pomocy Społecznej właśnie w Bartoszycach na kwotę 2700 zł i też to są dochody własne. Kolejna sprawa, wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji też pralni na kwotę 2500 zł i to też jest Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Wykonanie palarni zewnętrznej za kwotę 11 700 zł. To są też dochody własne i to realizowane jest w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Wymiana pieca centralnego ogrzewania na kwotę 40 000 zł, przy czym dochody własne to jest kwota 8 000 zł, natomiast środki pochodzące z innych źródeł to są 32 000 zł środki pozyskane i to jest Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie realizował tę inwestycję. Zakup systemu przyzywowego za kwotę 12 000 zł to są środki własne i też Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie realizował tę inwestycję, ten zakup. Zakup samochodu służbowego do Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku na kwotę 66 856 zł i też są to dochody własne budżetu. Kolejna inwestycja to jest rozbudowa wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Nasz Drugi Dom w miejscowości Tolko. I to są środki przeznaczone na dokumentację techniczną. Jak państwo wiecie, no, szczęśliwie otrzymaliśmy środki na ten właśnie realizację tego programu, tego projektu i będziemy to realizowali. Zaczynamy oczywiście od dokumentacji technicznej, bo tam wymagane są przeróbki. Na kwotę 13 610 zł wszystko idzie z naszego budżetu na razie. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach realizuje ten projekt. Kolejna sprawa to jest wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach placówki w związku z wytycznymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. I to jest ta wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Bartoszycach. To realizuje na kwotę 25 140 zł. Wszystko dochody własne. Kolejna sprawa to jest, dotyczy też tej placówki, to jest wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej o zestaw hydroforowy. Kwota 22 500, też dochody własne, też realizacja wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Kolejna sprawa dotycząca inwestycji to jest modernizacja dachu budynku przy ulicy Lipowej numer 1 w Bartoszycach za kwotę 550 000, też nasze środki. Realizowało to starostwo powiatowe i myślę, że no ta inwestycja spowodowała to, że budynek, taki piękny budynek, jaki mamy przy ulicy Lipowej, chyba jeden z najładniejszych, jeśli nie najładniejszy zabytek w naszym mieście, będzie już w sposób zdecydowanie uratowany. W tej chwili staramy się jeszcze o środki z RPO, tudzież tam troszeczkę z innych takich jakby, ale w każdym razie od marszałka, od pana marszałka i myślimy, że otrzymamy na ten cel. Będziemy starali się dokończyć elewację, wymianę okien na pierwszym piętrze i doprowadzić ten budynek, mam nadzieję, do końca kadencji, no, do pełnej świetności i użyteczności. No i takie byłyby te nasze zadania, które wykonaliśmy w 2019 roku. Myślę, że w tym roku będziemy starali się w sposób podobny realizować nasze zadania, szczególnie jeśli chodzi o drogi, bo tak naprawdę jakichś inwestycji innych oprócz właśnie dróg, tudzież naszych budynków, które posiadamy w zasobie powiatowym, to przecież nie mamy i dlatego będziemy starali się pozyskiwać tych środków naprawdę jak najwięcej ze wszystkich źródeł, skąd się tylko da. Przy czym chcę państwu powiedzieć, że no, mieliśmy już praktycznie zagwarantowane środki z dwóch źródeł na Lipową i na drogi. No, okazało się, że niestety pandemia nam tutaj to wszystko przekreśliła. No, też wszystkie środki poszły oczywiście w większości na tarcze ochronne dla przedsiębiorców. I stąd pewnie ten rok będziemy musieli jeszcze
obyć się bez tych zewnętrznych, jakichś większych środków. Natomiast myślę, że nasz budżet pozwoli na to, żebyśmy realizowali te wszystkie mniejsze inwestycje, czy też remonty, które będą niezbędne. I taką właśnie mam tutaj nadzieję. Pani skarbnik zawsze mówiła, że damy sobie radę, więc ja chciałbym powtórzyć za nią, że też damy radę. Oczywiście państwo, panowie, tutaj jeśli będziecie w ten sam sposób patrzyli na to, czyli mierzyli siły na zamiary, krótko mówiąc, no bo powiat, wiadomo, ambicje mamy duże, natomiast środki nie zawsze idą w parze z tymi naszymi ambicjami i chęciami, w związku z czym musimy wybierać. No i myślę, że razem wspólnie wybierzemy właściwe inwestycje, podejmiemy właściwe decyzje i będziemy mogli powiedzieć, że powiat bartoszycki też się rozwija. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście. Bardzo proszę w tej chwili pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, pana radnego Ireneusza Rogowskiego o przedstawienie wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2019. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Radni. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za rok 2019. Komisja Rewizyjna w składzie Ireneusz Rogowski, przewodniczący, Robert Pająk, sekretarz komisji, Wiesław Kurach, członek komisji, Mirosław Olejnik, członek komisji, Ryszard Zduniek, członek komisji. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Bartoszyckiego, działając na podstawie artykułu 16 ustawy o samorządzie powiatowym i statutu powiatu bartoszyckiego, na posiedzeniach w dniu 29 maja oraz 2 czerwca 2020 roku rozpatrzyła i dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za rok 2019. Sprawozdanie w sposób szczegółowy i czytelny przedstawia realizację dochodów i wydatków oraz planów inwestycyjnych. Powiat bartoszycki wywiązał się również z zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, których obliguje jednostki do bilansowania dochodów i wydatków bieżących nie tylko na etapie planowania, ale i także ich wykonania. Powyższy artykuł mówi m.in., że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelerycznej. W sprawozdaniu zostały przedstawione zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, ustęp 1, podpunkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2019 roku. Ponadto sprawozdanie zawiera stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku. Komisja Rewizyjna w wyniku analizy sprawozdania zbiorczego RB28S, sprawozdanie z wykonania budżetu, planu wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 stwierdziła, że w dziale 801 oświaty i wychowanie wykazało związanie wymagalne w wysokości 2,38 zł. W wyniku analizy wyżej wymienionych materiałów i uzyskania stosownych wyjaśnień Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przy realizacji budżetu Zarząd Powiatu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2019 rok. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok, informacje o stanie mienia i w związku powyższym występuje z wnioskiem do Rady Powiatu Bartoszyckiego o udzielenie absolutorium Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała również opinię o budżecie i o wniosku i dlatego opinię właśnie Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w zasadzie dwie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawi zastępca przewodniczącego Rady, pan Krzysztof Łuszczyk. Bardzo proszę. Uchwała RIO 4/0120/139/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez przewodniczącego Zarządu Powiatu Bartoszyckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2019 rok.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, opiniuje pozytywnie przedłożone przez przewodniczącego Zarządu Powiatu Bartoszyckiego sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bartoszyckiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. W dniu 31 marca 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła uchwała nr 50/160/2020 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarytmicznej. W części opisowej omówiono dochody powiatu bartoszyckiego w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów według źródeł ich pochodzenia. W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków z 2019 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego. Przedmiotowe sprawozdania zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok. Analizując przedstawione sprawozdanie, skład orzekający stwierdza, co następuje. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 100,34% uchwalonego planu dochodów. Po zmianach z tego dochody bieżące stanowią 100,61% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 95,35% planu wydatków. Po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 96,6%. Budżet roku 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 3,523,369,88 zł. Skład orzekający stwierdza, że zgodnie z artykułem 242 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Skład orzekający stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdanie uwzględnia dane, o których mowa w artykule 269 ustawy o finansach publicznych, to jest dochody i wydatki budżetu powiatu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Ponadto skład orzekający stwierdza, że wraz z wyżej wymienionym sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego. Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. I kolejna opinia, bardzo proszę. Uchwała RIO 4/0120/189/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Bartoszycach za 2019 rok.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka, działając na podstawie artykułu 19 ustawy ustęp 2 w związku z artykułem 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 o regionalnych izbach obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia zarządowi powiatu w Bartoszycach absolutorium. Uzasadnienie. W dniu 3 czerwca 2020 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach w sprawie udzielenia zarządowi powiatu w Bartoszycach absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Skład orzekający, dokonując analizy przedmiotowego wniosku, ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach rozpatrzyła m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu bartoszyckiego za 2019 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu w Bartoszycach za 2019 rok, sprawozdanie finansowe powiatu bartoszyckiego za 2019 rok, informację o stanie mienia powiatu. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Bartoszycach, działając na podstawie artykułu 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego absolutorium. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bartoszycach został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu powiatu przez Zarząd Powiatu w Bartoszycach. Wobec powyższego skład orzekający postanowił, jak w sentencji podpisany przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej chwili jest czas na dyskusję, wobec tego otwieram dyskusję na temat tych wniosków i realizacji budżetu. Ja może na początek chciałbym tylko powiedzieć, w ramach dyskusji oczywiście, że budżet roku 2019 nie był budżetem łatwym i trudno go było zrealizować, dlatego że dużo przedsięwzięć było innych, ciekawych, ale tak jak powiedziałem, niełatwym, szczególnie jeśli chodzi o organizację szkół. I tutaj chciałbym pogratulować zarządowi, że według mojej opinii poradził sobie z tym trudnym zadaniem. I w tej chwili należy się spodziewać, że już po tej, no, w cudzysłowie, rewolucji, można powiedzieć, w oświacie, jeśli chodzi o zarządzanie oświatą, że w dalszych latach będzie już tylko lepiej. Oczywiście ja będę głosował za absolutorium dla zarządu powiatu. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Pan starosta, bardzo proszę. Ja też chciałem jakby odnieść się do słów pana przewodniczącego i bardzo serdecznie kolegom z zarządu podziękować za pracę związane szczególnie właśnie z tworzeniem budżetu, z faktem, że no oświata nie tylko nam zresztą, ale nam może bardziej szczególnie przysparza różnych kłopotów, że udało nam się jednak wypracować wspólne zdanie na temat właśnie tych środków, które przeznaczyliśmy na oświatę, które przeznaczyliśmy, czy odwrotnie, gdzie wypracowaliśmy pewien system reorganizacji troszkę oświaty, jeśli chodzi o finanse. I to nam się też udało, bo są pewne oszczędności dość znaczące, które zostały przez państwa dyrektorów jakby wdrażane w życie, za co też bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tutaj pani skarbnik za to, że czuwała ciągle nad tym naszym budżetem, bo rzeczywiście no, rola skarbnika powiatowego, czy takiego ministra finansów na poziomie powiatu, no jest tutaj niezwykle istotna. I wiecie, no nas jest w zarządzie jest 5, tak? W całej Radzie 17 takich osób,
które chciałyby no pewnie wiele więcej. No i niestety na straży, czyli takim tym granicą limited jest pani skarbnik, która potrafi nam rzeczywiście no wyjaśnić, no i ustawić nas do pionu i wiemy wtedy, za czym głosujemy, wiemy, czego chcemy i wiemy, co możemy zrobić. Szanowni Państwo, chciałbym też podziękować tutaj pani sekretarz, która jest z nami, jak Państwo wiecie, od niedawna, ale już udała się też poznać od strony tej merytorycznej, fachowej, całej naszej załodze i nie tylko w starostwie, bardzo pozytywnie. Wspomaga nas też tutaj, jeśli chodzi o sprawy finansowe, bo rolą sekretarza to też niestety, albo może na szczęście, przy tego typu wiedzy i umiejętnościach jest właśnie pilnowanie tego budżetu. Dlatego też bardzo serdecznie tutaj dziękuję. Dziękuję również naszym pracownikom merytorycznym wszystkim w starostwie, bo no od nich też wiele zależy, jak te nasze prace będą wykonywane, jak będziemy tutaj Państwu to wszystko przedstawiali. No jest to ogrom rzeczywiście prac, czasami być może za dużo jest tych papierów, bo pamiętacie kiedyś, jak wchodziły komputery, to wszyscy nam mówili, że już nie będziemy mieli tam żadnych archiwów takich papierowych, innych rzeczy, to wszystko na dyskietkach, na jakichś tam innych rzeczach miało być, a dzisiaj się okazuje, że są i dyskietki, i pendrive'y, i papiery, i archiwa, i komputery. No i być może tak trzeba. No, ale doszliśmy do takiej dużej biurokracji, ja tak śmiem tutaj oficjalnie to powiedzieć, że rzeczywiście musimy się w naszym kraju nad tym zastanowić, żeby to zmienić. Nawet jeśli chodzi o samorządy, to też, aczkolwiek jak Państwo wiecie, pieniądze publiczne są pieniędzmi publicznymi i ich udokumentowanie, szczególnie wydatków tych środków, no musi być bardzo precyzyjne, dokładne, transparentne, jasne. No i stąd być może taka, że tak powiem, papierologia w cudzysłowie. Ale bardzo serdecznie raz jeszcze chciałbym właśnie wszystkim tutaj podziękować. Podziękować również i dyrektorom jednostek za to, że w tych trudnym roku budżetowym dostosowali się, zrozumieli jakby intencje zarządu i do tych pewnych oszczędności i do takiego gospodarczego myślenia. Bardzo, bardzo serdecznie za to wszystkim naprawdę dziękuję i myślę, że jeśli postaramy się to i ten rok spróbujemy jakoś tam zamknąć pomimo pewnych takich niedogodności, które wyniknęły po drodze, no ale spróbujemy to też rozwiązać w sposób bardzo jakiś pozytywny dla nas i dla naszego budżetu. Myślę, że po zapoznaniu się ze szczegółami i opracowaniu jakiejś strategii, co powinno nam przynieść też pozytywne rezultaty, jeśli chodzi o zamknięcie roku budżetowego w 2020 roku. Także bardzo, bardzo serdecznie wszystkim, którzy w tym wszystkim uczestniczą, bardzo, bardzo raz jeszcze dziękuję, no bo to jest okazja. Przyjęcie sprawozdania, absolutorium, wcześniej to wotum zaufania. Myślę, że ta nasza wspólna praca, bo ja zawsze starałem się jakby pokazywać, że w powiat troszkę różni się od, w sposobie zarządzania od innych samorządów, powiedzmy gmin czy miast. Tam w zasadzie wybierany burmistrz, wójt, prezydent jednoosobowo mogą decydować o wielu rzeczach. Pewnie decyzje są podejmowane dużo szybciej, ten proces decyzyjny jest szybszy, ale no w naszym przypadku powiatu jest zarząd, jest pięcioosobowy zarząd, który rzeczywiście decyduje. Ja staram się, żeby każdy z członków zarządu naprawdę miał wkład w to, co robimy i żeby też czuł odpowiedzialność za to, że no, funkcjonuje w tym zarządzie i musi podejmować też trudne decyzje, bo nie zawsze jest tak łatwo, lekko i przyjemnie. Musimy podejmować czasami trudne, personalne decyzje, no, finansowe właśnie też w szczególności. I za tę jakby pracę i zrozumienie, że każdy z nas w tym zarządzie to jest jednak człowiek, który wnosi bardzo dużo do realizacji zadań w naszym powiecie. Bardzo serdecznie tutaj panom dziękuję. No żałując, że nie ma żadnej pani, może w przyszłych wyborach gdzieś tutaj nasze panie się zdecydują, wystartują i będziemy mogli mówić, proszę państwa. Także bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze wszystkim dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu również, za to panu drugiemu przewodniczącemu, że tak sprawnie prowadzą te nasze sesje. No jest to taka chwila, myślę, podsumowań. Myślę, że może gdzieś w najbliższej przyszłości, kiedy będziemy mogli, to spotkamy się troszeczkę mniej formalnie i sobie o tym wszystkim porozmawiamy. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Ja tylko dodam, że również dołączam się do tych wszystkich podziękowań, szczególnie pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkim szefom wydziałów,
zarządowi, radnym. Rzeczywiście tej papierologii jest dużo, chociaż w tej chwili dane to się trzyma tak nowocześnie w chmurze, już nie na dyskietkach, w chmurze, prawda? Także proszę Państwa, o głos prosił Pan Radny Piotr Stapaj, także bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście finanse powiatu to najważniejsza rzecz dla nas wszystkich i oczywiście niewątpliwie gratulacje dla zarządu, że to absolutorium Państwo i my wszyscy, bo to jest tak naprawdę dla nas laurka, otrzymaliśmy. Ja oczywiście, proszę Państwa, liczę, że tutaj Pan Starosta wielokrotnie podkreślał, że te finanse, miejmy nadzieję, że będą lepsze. I ja przede wszystkim chciałbym jakby zwrócić uwagę, żebyśmy tych pieniążków mieli więcej, szczególnie, bo mamy taki wspaniały wydział. Mamy Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Inwestycji i Strategii. I myślę, że przy następnej pracy, bo z tego raportu oczywiście, jeżeli Państwo czytali dokładnie, no to za wiele tam zer i milionów nie otrzymaliśmy, ale może to jest, że tak powiem, początek tej pracy i może właśnie te nasze finanse naszego powiatu dzięki temu wydziałowi fajnie, żeby wzrosły. Także myślę, że tutaj do Panów z zarządu, aby może właśnie spróbowali tą strategię faktycznie wypracować i zachęcić tenże wydział do tego, żebyśmy tych środków mieli. A ja dla Państwa, szczególnie oglądających, jakby zacytuję oczywiście z tego raportu, tego wydziału, taką ciekawą rzecz. Myślę, że Państwa zainteresuje. Między innymi do sukcesu tegoż wydziału było podpisanie listu intencyjnego z klastrem Agroport w zakresie współpracy mającej na celu budowania wspólnej strategii w zakresie bezpieczeństwa oraz kreowanie modelu bezpiecznego życia i bycia środowisk wiejskich w kontekście roślin strączkowych. Także ten wydział ma spektrum przeogromne, także liczę na to, że ten wydział pomoże nam wszystkim do zwiększenia tych kwot, które będą w naszym budżecie. Wówczas dla zarządu, dla nas radnych będzie, czego oczywiście Państwu życzę, łatwiej właśnie na wszelkiego rodzaju załatwianie spraw społecznych. I ja myślę, że to naprawdę, tak naprawdę od nas wszystkich zależy, żebyśmy jednak faktycznie no, tutaj pracowali, bo wybrali nas wyborcy nie po to, żeby przyjść, ale właśnie ciężko pracować, mimo że nie zawsze musimy się zgadzać. Także ja oczywiście jeszcze raz gratuluję Państwu zarządowi uzyskania absolutorium finansowego, bo to jest też dla nas dobra laurka, dla nas wszystkich radnych, szczególnie dla Państwa. Ale tutaj właśnie taka refleksja, myślę o stanie finansów i zwiększenia tych finansów. Fajnie byłoby, gdybyśmy faktycznie wykorzystywali te narzędzia, które mamy, które sami stworzyliśmy, bo wydział jest stworzony i myślę, że byśmy fajnie chcieli, oczekiwali wyników. Także jeszcze raz gratuluję Państwu, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim udzielę głosu panu Wiesławowi Kurachowi, który się właśnie zgłasza, to chciałbym powiedzieć, że podziękowania się należą jeszcze dwóm paniom, których rola jest nie do przecenienia w pracy urzędu. Mam tu na myśli panią Basię Tomczuk i panią Ulę Puska. Obie panie naprawdę są nie do zastąpienia i ich rola w kreowaniu budżetu i w kreowaniu w ogóle całej organizacji Rady jest nie do przecenienia. Dlatego przed paniami szapoba, czapki z głów, dziękujemy bardzo. Zrobiły panie naprawdę świetną, dobrą robotę. Dziękujemy za to bardzo. I teraz bardzo proszę pan Wiesław Kurach. Panie Starosto, Panie Przewodniczący, koledzy radni, chciałbym się jeszcze odnieść do słów Pana Starosty, chyba tak niefortunnie użył słów, że oświata nam przysparza problemów. Chyba nie to miał na myśli po prostu. Wiadomo, że problemy w oświacie to
To nie jest nasz problem, naszego powiatu, naszej jednostki, bo to jest problem w skali kraju. I tak jak tu padły słowa podziękowań dyrektorom naprawdę za wyjątkową, ciężką pracę i nauczycielom, bo rzeczywiście dyrektorzy zrobili bardzo wiele, żeby te budżety, które mają w tym roku do dyspozycji w jakiś sposób spiąć. A jest to nasze zadanie zlecone i każdemu z nas zależy na tej oświacie. Na pewno myślę, że dołożymy wszelkich starań, żeby i ten rok, który jest trudnym rokiem, również pozytywnie zamknąć. I naprawdę się należą słowa podziękowania dla zarządu za zrozumienie tych problemów, ale i dla dyrektorów za ogrom pracy, który w tej chwili robią i muszą podejmować sami naprawdę trudne decyzje, które wynikają z tego faktu, że oświata jest ogólnie, jak ja wszyscy wiem, niedofinansowana. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim i myślę, że pan starosta jeszcze może zabierze głos w tej sprawie, żeby tu wesprzeć naszą oświatę. Tak, bardzo proszę, pan starosta. Ja bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za uzupełnianie się. No, widzicie, jednak lata współpracy mają to do siebie, że jest wszystko na swoim miejscu. Ja chciałbym jeszcze, szanowni państwo, przedstawić króciutko zmiany, jakie zaszły na stanowiskach, że tak powiem, naszych radców prawnych w naszym starostwie, czyli w powiecie, dlatego że już od 1 czerwca funkcjonuje tutaj z nami, maja, przepraszam, to już jest lipiec prawie, to faktycznie, czyli od 2 miesięcy już pełnych, obsługuje nas Kancelaria Radców Prawnych na czele właśnie z panem mecenasem tutaj Łukaszem Parzychem z Olsztyna. Z tego faktu jesteśmy już przez te 2 miesiące bardzo, bardzo zadowoleni, bo widać ich bardzo duże zaangażowanie tutaj w te nasze problemy, bardzo dużą merytoryczność w wykonywaniu swoich zadań, czyli naszych pytań różnych. No muszą rozwiązywać, myślę, również sprawy, które gdzieś tam dla nich tak nie były do tej pory codziennością, ale mam taką nadzieję, a jednocześnie już po tych 2 miesiącach widzę, że rzeczywiście młodość ma to do siebie, że ta młoda kadra uczy się błyskawicznie i już widać, że będziemy mieli tutaj i w panu mecenasie, i w koleżankach i kolegach z kancelarii naprawdę niezwykle istotną pomoc. Za to już też, za te działania, które tutaj i pan osobiście podjął w wielu sprawach i pana kancelaria, bardzo serdecznie chcę też podziękować. Chcę powiedzieć, że właśnie państwo radcowie będą u nas w takich dniach funkcjonowali jak poniedziałek, wtorek, środa i piątek, ewentualnie czwartek, no ale w każdym bądź razie jest jeszcze pani, która obsługuje oświatę, pani mecenas, i cały tydzień w zasadzie jest i tak zajęty. Myśmy się tam różnie umawiali, ale pan mecenas już widzi, że to pewnie ta umowa nie zawsze będzie dotrzymywana i ta obecność pana będzie tutaj niestety częstsza u nas, ponieważ są bardzo różne problemy, niejednokrotnie wynikające również z pewnych sprzeczności, że tak powiem, legislacyjnych, które gdzieś tam występują w różnych ustawach. No, państwo znacie prawo, jak ktoś miał już do czynienia z jakimiś sprawami trudnymi, to wie, że tak jest po prostu. No i tutaj bardzo dziękuję już za tę pomoc, którą wnieśliście i mam nadzieję, że nie uciekniecie, że przedłużymy umowę i będzie nam się tutaj naprawdę współpracowało bardzo, bardzo dobrze. Także za to bardzo serdecznie jeszcze dziękuję również kancelarii pana Łukasza Parzycha. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To jest prawda rzeczywiście, bo powiat funkcjonuje w pewnej przestrzeni prawnej i obsługa tej przestrzeni prawnej nie jest łatwa, a państwo tutaj z Kancelarii Prawnej radzą sobie doskonale. Dziękuję bardzo również. Ja jeszcze tylko tak ad vocem tutaj do pana radnego Wiesława Kuracha. Oczywiście tutaj Wiesiu, wiesz doskonale, że oświata i jakby dyrektorzy, nauczyciele to też jest jakby tak moim oczkiem w głowie i naszym właściwie zarządu, wbrew temu, że czasami są decyzje podejmowane w bardzo trudnych warunkach, że tak powiem, personalno, merytoryczno, kadrowych,
ale one muszą być i zawsze podejmujemy te decyzje z myślą o tym, żeby w oświacie działo się lepiej. I myślę, że razem będziemy tutaj wypracowywać, tak jak sobie już obiecywaliśmy dużo, dużo wcześniej, te zadania. Ja się cieszę na przykład, że w zarządzie powiatu jest pan Mirosław Igat, który jest też nauczycielem, który nam tam wiele wnosi do naszych pewnych spostrzeżeń, czy możemy się odnieść, prawda, do jego jakby merytorycznych decyzji, czy inaczej, no właśnie, czasami inaczej troszkę myśli i pokazuje nam to, że to jednak ta sfera oświaty, no to jest taką specyficzną sferą i rzeczywiście w sposób taki bardzo odpowiedzialny i specyficzny trzeba się do tego odnosić i tak myślę dalej będziemy postępowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego zamykam dyskusję nad budżetem i przechodzimy teraz do podjęcia uchwał w sprawach, czyli punkt 10. Pierwsza uchwała dotyczy zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2019. Ja jeszcze może zanim przedstawię tę uchwałę, poproszę pana przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii komisji o tych uchwałach. Bardzo proszę. Panie starosto, panie przewodniczący, koledzy radni. W związku może ze specyfiką dzisiejszych obrad pozwoliłbym sobie na opinię w sprawie wszystkich projektów uchwał, które będziemy w tej chwili procedować, tak żeby nie wychodzić do każdego projektu uchwał. Komisja projekty uchwał, które państwo mają przed sobą, numeru 117 do numeru 130 zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie, także proszę o pozytywną opinię w sprawie tych uchwał, które będziemy przed chwilą procedować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu na 2009 rok. Czyli podejmujemy uchwała numer 22 łamane na 117 łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie artykułu 12 i tak dalej, paragraf pierwszy zatwierdza się sprawozdanie finansowe powiatu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta za 14 głosów wstrzymujących się nie ma, brak głosów nieobecni 3, także uchwała została przyjęta. Podejmujemy uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok. Na podstawie artykułu 12 punkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i tak dalej, Rada Powiatu uchwala co następuje.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu i o wniosku Komisji Rewizyjnej, informacją o stanie mienia powiatu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz po przeprowadzeniu dyskusji i jawnego głosowania Rada Powiatu Bartoszewskiego udziela zarządowi powiatu bartoszewskiego absolutorium za 2019 rok. Uzasadnienie do niniejszej uchwały zawiera załącznik opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu bartoszewskiego za 2019 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Kto z panów radnych jest za udzieleniem absolutorium, a kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada udzieliła absolutorium zarządowi powiatu bartoszewskiego. Gratulujemy bardzo. Dobrze, przechodzimy teraz do kolejnych uchwał. W sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Rada Powiatu, te zmiany w budżecie, one są takie dość obszerne, były omawiane na komisji i opinia komisji jest oczywiście pozytywna, tak jak już pan radny Kurach mówił, i przegłosowujemy teraz uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Uchwała numer 22 łamane na 119 łamane na 20 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada uchwaliła zmiany w sprawie budżetu powiatu na rok 2020. Również musimy przegłosować uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020-2030, co jest jakby konsekwencją tej właśnie uchwały, którą przed chwilą uchwaliliśmy. I proszę bardzo, kto jest w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2020. Proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwaliła zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2030. Kolejna uchwała to jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2019. Czyli przegłosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za 2019 rok, stanowiące
brzmiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada uchwaliła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego i tak dalej. Kolejna uchwała wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. Kto jest za tą uchwałą? Kto się wstrzymał? Tak, czyli stwierdzam, że Rada uchwaliła uchwałę o wprowadzeniu zmian w uchwale numer 20-112-2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2020 rok. Kolejna uchwała to jest w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Na podstawie artykułu 12 punkt 11 ustawy i tak dalej. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 1 września 2020 roku zmienia się nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Uchwała stanowi podstawę do dokonania zmian w statucie Zespołu Szkół w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku Prawo oświatowe. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwały w sprawie zmian nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Kresowiaków i tak dalej. Kolejna uchwała to jest w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Te zmiany, jak widzicie Państwo, są po prostu podyktowane tym, że już nie ma gimnazjum, prawda? I w związku te zmiany muszą być właśnie poczynione. Na podstawie artykułu 12 i tak dalej, Rada Powiatu uchwala, co następuje. Z dniem 1 września 2020 roku zmienia się nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Uchwała stanowi podstawę do dokonania zmian w statucie Zespołu Szkół w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I jak to wygląda to głosowanie? Aha, jest. Czyli wszyscy są za tą uchwałą, czyli stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę o tej zmianie. Kolejna. Tyle tych papierów, że już się gubię. Zaraz.
Dobra, następna uchwała. Uchwała numer 22/125/2020 w sprawie założenia branżowej szkoły drugiego stopnia oraz włączenia branżowej szkoły drugiego stopnia do zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Z dniem 1 września 2020 roku zakłada się branżową szkołę drugiego stopnia w Bartoszycach przy ulicy Limanowskiego 10, 11200 Bartoszyce. Akt założycielski branżowej szkoły drugiego stopnia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Branżowej szkole drugiego stopnia nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Muszę popić, bo dużo czytania, dużo uchwał, proszę Państwa, a więc musimy to jakoś opanować. Paragraf trzeci. Branżowej szkole drugiego stopnia nadaje się status stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Z dniem 1 września 2020 branżową szkołę drugiego stopnia, o której mowa w paragrafie pierwszym, włącza się do zespołu szkół podstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach, ulica Limanowskiego 10, 11200 Bartoszyce. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treści uchwały. Teraz przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że Rada uchwaliła tę uchwałę 14 głosami. Strasznie dużo dzisiaj uchwał, trzeba pilnować, żeby się nie zgubić, prawda? Także przypominam też, że wszystkie opinie są pozytywne, dlatego nie proszę pana przewodniczącego. Kolejna uchwała, proszę Państwa, numer 22/126/2020 Rada Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie założenia branżowej szkoły drugiego stopnia oraz włączenia branżowej szkoły drugiego stopnia do zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach. Tu podstawa prawna i Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 1 września 2020 zakłada się branżową szkołę drugiego stopnia w Bartoszycach przy ulicy Słowackiego 11200 Bartoszyce. Punkt, paragraf drugi. Akt założycielski branżowej szkoły drugiego stopnia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Branżowej szkole drugiego stopnia nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Z dniem 1 września 2020 branżową szkołę drugiego stopnia, o której mowa w paragrafie pierwszym, włącza się do zespołu szkół podstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, ulica Słowackiego 11200. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za tą uchwałą? Kto przeciw, a kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za, wobec tego uchwała zostaje przyjęta. Kolejne uchwały. Kolejne uchwały są następujące. Proszę poczekać chwileczkę, bo ja tylko sobie przywrócę porządek obrad. Gdzieś mi się zawieruszył porządek obrad. Właśnie dlatego się troszeczkę gubię. Proszę chwileczkę poczekać, bo gdzieś... O, jest, już mam, wszystko w porządku. Za dużo papierów, to co pan starosta mówił, że miało być wszystko w komputerze, a okazuje się, że czasami papiery gdzieś też uciekają, także przystępujemy teraz do wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. To są właśnie takie uchwały bardzo, bardzo ważne. Jest z nami zresztą pani dyrektor, pani Danuta Bill. Jeśli by były pytania, to oczywiście pani dyrektor chętnie odpowie. Przystępujemy do uchwał. Czyli pierwsza uchwała
która też przypomnę tutaj, jeśli chodzi o publikację, to jest ta zmiana, którą wprowadził pan starosta na samym początku. Pierwsza uchwała, ja jej nie będę czytał całej, tylko przeczytam tytuł, bo ona jest taka dość długa. Pierwsza uchwała 22/127/2020 z dnia 20 czerwca 2020 w sprawie przekształcenia wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej imienia Janusza Korczaka w Bartoszycach w placówkę opiekuńczo-wychowawczą nr 1 imienia Janusza Korczaka w Bartoszycach oraz zapewnienia wspólnej obsługi dla placówek opiekuńczo-wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu bartoszyckiego. Tyle tytuł uchwały. Uchwała jest panom radnym znana, więc możemy przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały nr 127? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał? Czekam na wynik jeszcze. Jest. Jest 14 radnych głosowało za, więc stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do uchwały nr 128, czyli to jest uchwała 22/128/2020 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Bartoszycach i nadania jej statutu. Nie będę już czytał też całej uchwały, bo ona jest jakby no jasna i znana wszystkim panom radnym, więc myślę, że możemy przystąpić od razu do głosowania. Kto z panów radnych jest za podjęciem uchwały numer 22/128/2020, którą przed chwilą przeczytałem. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wszyscy radni głosowali za, a więc uchwała została przez Radę Powiatu przyjęta. Przechodzimy do uchwały nr 129. Uchwała 22/129/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego. Ciepło jest, więc trzeba pić wodę. Z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 3 w Bartoszycach i nadania jej statutu. Jest to podobna uchwała, tylko dotyczy kolejnej jakby placówki, więc mogę przystąpić już do przegłosowania. Więc zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? 14 za, a więc stwierdzam, że jednogłośnie Rada przyjęła tę uchwałę. I kolejna uchwała już, która ma numer 130. I to jest uchwała, która została wprowadzona przez właśnie pana starostę na samym początku. To jest uchwała, która ma tytuł w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez powiat bartoszycki gminie miejskiej Bartoszyce. Sprawa dotyczy owych 500 tysięcy złotych, które tej pożyczki, którą powiat zaciągnął w gminie miejskiej Bartoszyce i teraz dokonujemy aktu zwrotu tej pożyczki, czyli rozliczamy się z tych pieniędzy. Treść uchwały jest państwu znana. Wobec tego możemy przystąpić. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały 22/130/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez powiat bartoszycki gminie miejskiej Bartoszyce? Kto z panów jest za? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Stwierdzam zatem, że
że jedna osoba się wstrzymała, tak? Bo ja nie widzę. Tak? No tak czy owak Rada tę uchwałę przyjęła i na tym zakończylibyśmy już ten długi proces uchwalania uchwał. Jakoś przez to przebrnąłem. Udało się. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie sprawy różne. W sprawach różnych zgłasza się pan Piotr Stapaj, którego bardzo proszę o zabranie głosu. Wysoka Rado, dzisiaj bardzo wiele słów było poświęconych oświacie, temu czasowi właśnie, w którym szkoły działały zupełnie inaczej. Dlatego właśnie tutaj, z tego miejsca, chciałbym się zwrócić do państwa radnych, do zarządu, aby jeszcze raz ustosunkowali się do kwestii związanych z wypłatą godzin ponadwymiarowych. Tutaj pan przewodniczący i pan starosta mówił, że w tej radzie, w zarządzie są nauczyciele czynni, mniej czynni, emerytowani z wielkim doświadczeniem i chciałbym i liczę właśnie na ich głosy, żeby jednak tą kwestię, bo szanowni państwo, nauczyciele w szkołach prowadzonych przez powiat od kwietnia nie otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Oczywiście, proszę państwa, są różne ekspertyzy. Zresztą niedawno gościliśmy pana ministra tutaj Edukacji Narodowej, który jednoznacznie stwierdził, że te godziny ponadwymiarowe się nauczycielom należą. Dlatego chciałbym z tego miejsca jakby zwrócić się do pana starosty, do zarządu, żeby jednak przychylić się, bo oczywiście kwestię związaną, że każdego obowiązuje 40 godziny czas pracy, oczywiście, tylko że myślę, że ci nauczyciele czynni, którzy w tym okresie musieli wspierać system edukacyjny, tak naprawdę pozostawieni w dużej mierze często samym sobie. Proszę pamiętać, że państwo nie zapewniło jednolitego systemu. To szkoły, to nauczyciele, to dyrektorzy musieli we własnym zakresie te działania podejmować. Oczywiście, proszę państwa, tłumaczenie, od wielu lat jest tłumaczenie, że nauczyciel ma godzin tylko tyle, że pracuje tylko tyle, ma mnóstwo wakacji, ferii i tym podobnych rzeczy. To oczywiście każdy może spróbować tego zawodu. Dlatego jeszcze raz, szanowni państwo, bardzo proszę, szczególnie do zarządu, w którym zasiadają nauczyciele, żeby jednak zastanowili się, czy decyzje, bo szanowni państwo, ludzką rzeczą jest podejmowanie decyzji, nie zawsze w danym momencie właściwych, ale ludzką rzeczą jest to, żeby z pewnych decyzji się wycofać. I jeszcze raz, myślę, że warto byłoby się pochylić nad tym, żeby nauczyciele, którzy bardzo ciężko pracowali w tym okresie, otrzymali swoje wynagrodzenia ponadwymiarowe. Szanowni państwo, godziny ponadwymiarowe to jest tak naprawdę sukces szkoły. To jest zwiększona ilość godzin, uczniów, a przecież wszystkim nam chodzi o to, żeby do naszych szkół przychodziło jak najwięcej uczniów, tak? I tutaj pan starosta, który powiedział, że oświata jest jego oczką w głowie, i myślę, że zresztą niejednokrotnie powtarzaliśmy, my tak naprawdę w tym powiecie musimy zapewnić trzy rzeczy. Bezpieczeństwo zdrowotne, bo mamy wspaniały szpital. Chcielibyśmy mieć wspaniałe drogi i przede wszystkim wspaniały system oświaty, bo jeżeli my go nie stworzymy, to stworzą go ościenne powiaty i ci uczniowie, a co za tym idzie, pieniądze z subwencji oświatowej po prostu pójdą do innych samorządów. Dlatego jeszcze raz, mili państwo, szanowna Rado, panie przewodniczący, panie starosto, warto byłoby się zastanowić. Naprawdę, decyzje, które podjęliśmy w danym momencie, były na ten moment, ale teraz wszystko jest tak naprawdę w waszych ręcach. I myślę, że ten okres tej ciężkiej pracy i ten okres, który rozpoczyna się, a szanowni państwo, wakacje tak naprawdę się jeszcze nie zaczęły, dlatego że ze względu na koronawirus kwestie związane z rekrutacją są przedłużone, czyli
większość szkół jeszcze pracuje, nauczyciele pracują. I naprawdę warto włożyć między bajki to stwierdzenie mnóstwa czasu, jaką nauczyciele mają. Tutaj kolega Mirek się aż uśmiechnął, że mamy mnóstwo wolnego czasu, bo tak nie jest. Dlatego myślę, że bądźmy z ludźmi, bądźmy z naszymi obywatelami naszego powiatu i spróbujmy właśnie podjąć właściwe decyzje. Także jeszcze raz do Państwa apeluję, bo myślę, że tylko i wyłącznie decyzja Państwa może spowodować, że ta decyzja będzie inna. Tym bardziej, że w mieście wojewódzkim, w Olsztynie wszystko funkcjonuje, nauczyciele otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, a żyjemy przecież w jednym państwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan radny Stopaj ma trochę racji w tym, co mówi, bo ja też jestem nauczycielem i wiem, że rzeczywiście godziny nadliczbowe powinny być płatne i myślę, że zarząd się nad tym pochyli na pewno. Ja jeszcze zanim, bo pan starosta prosi o głos, jeszcze chciałbym tu w sprawach różnych powiedzieć, a w zasadzie podziękować panu dyrektorowi Sławomirowi Wójcikowi i całemu personelowi szpitala, bo tu o tym tak ta uchwała o sprawozdaniu tak minęła szybciutko, ale podziękowanie dla pana dyrektora i dla pracowników szpitala jest szczególnie powinno być mocne, dlatego że tak naprawdę ciężar koronawirusa, COVID-19 spoczywa, walki z tym koronawirusem spoczywa właśnie na służbie zdrowia. A służba zdrowia boryka się z problemami chociażby z takimi losowymi, jak ostatnio to, co się wydarzyło na SOR-ze, prawda? I szpital sobie z tym poradził, pan dyrektor sobie z tym poradził. Także panie dyrektorze, na pana ręce panu serdeczne podziękowanie i również na pana ręce podziękowanie dla wszystkich pracowników szpitala, służby zdrowia, ratowników, pielęgniarek, wszystkich służb, jakie w szpitalu są. Także serdecznie dziękujemy za naprawdę ofiarną pracę i naprawdę wielki wysiłek, jaki wkładacie w to, żeby to nam było dobrze, żebyśmy czuli się bezpiecznie. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. I pan starosta chciał zabrać głos jeszcze. Bardzo proszę. Ja oczywiście chciałem tutaj tak króciutko jakby odnieść się do tego, co mówił pan radny Piotr Stapaj. Mianowicie chciałbym, żeby to było też jasne dla wszystkich, którzy nas tutaj oglądają, że arkusze organizacyjne, czyli to tak zwane, powiedzmy sobie w cudzysłowie, grafiki pracy dla swoich nauczycieli są autonomiczną decyzją dyrektorów szkół. I tutaj chcielibyśmy, żeby była jasność w temacie. Zarząd powiatu nie ma, że tak powiem, nic do tego. Natomiast jako instytucja prowadząca, nadzorująca, no możemy pewne rzeczy spróbować uzgadniać z dyrektorami. Jeżeli jest taka wola dyrektorów w tej chwili, którzy układali te grafiki w taki sposób, że tych godzin nadliczbowych w czasie tych nauczania zdalnego nie było, no to być może nastąpiły tam też jakieś zmiany w podejściu do tego. Może zbadano te kwestie pracy, ilości pracy nauczycieli, bo to też, wiecie państwo, to też od tego zależy, tak? Kto jak pracuje. No myślę, że 90% nauczycieli pracuje naprawdę bardzo wydajnie, pewnie z poświęceniem własnego czasu i tych dodatkowych godzin. Więc warto by się nad tym rzeczywiście pochylić. Ja tutaj proponuję panu jakby radnemu Piotrowi, żeby jednak kontaktować się i pozostałym, powiedzmy sobie tutaj nauczycielom naszych innych placówek oświatowych, żeby spróbować skontaktować się z dyrektorami i ten temat poruszyć i ewentualnie z wnioskami jakby zwrócić się do nas, do zarządu i będziemy wspólnie nad tym się zastanawiali. Tutaj myślę, do pomocy będziemy mieli i radców prawnych, dlatego że to jest taki kontrowersyjny, tak jak pan sam powiedział. Jedne miasta wypłacają, drugie nie wypłacają, jedne się boją, później dyscypliny finansów, drugie się nie boją. No i spróbujemy ten problem rozwiązać, bo ja też jestem jak najbardziej za tym i każdy z nas, jak tu się
siedzimy, żeby za pracę po prostu płacić. No i to jest taka prawda. Natomiast trzeba to jeszcze w jakiś sposób udowodnić, udokumentować, no i wyrazić na to zgodę. Myślę, że dyrektor jest najbliżej swoich pracowników i najlepiej wie, jak te prace tam przebiegały. Także ja obiecuję tylko tyle, że spotkam się z dyrektorami i na ten temat na pewno porozmawiamy. Co przyniesie to spotkanie? No to państwo będziecie o tym oczywiście wiedzieli. Zarząd się spotka, prawda, z dyrektorami, ustalimy pewne rzeczy i jeżeli to będzie wszystko, że tak powiem, odpowiadało normom formalno-prawnym, no to po prostu podejdziemy do tego w sposób taki, żeby no, ludzie pracując mieli za to odpowiednie wynagrodzenie. Także dziękuję bardzo. I tutaj jeszcze pan przewodniczący jakby bardzo serdecznie podziękował panu doktorowi. Ja chciałbym też jeszcze z tego miejsca podziękować wszystkim pozostałym służbom naszym mundurowym, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, bo jak państwo wiecie, tutaj przed chwilą też dostałem meldunek, że na dzisiaj też Bartoszycki powiat jest wolny od koronawirusa i w województwie warmińsko-mazurskim mamy takie dwa powiaty. To jest nasz powiat Bartoszycki, powiat gołdapski, a w skali kraju jest już ich tylko 5. Jest Żuromiński, jest Kolski w Lubuskim i w Drawsko-Pomorskim jakiś tam jeszcze jeden powiat. Znaczy Drawsko-Pomorski to jest chyba powiat, tak? Kujawsko-Pomorski. No więc to jest tak niewiele, słuchajcie, na te 380 powiatów w Polsce. W związku z czym to naprawdę należą się słowa uznania wszystkim, którzy tutaj stanęli na wysokości zadania i no, tego koronawirusa nie wpuścili do naszego powiatu. I oby tak do zakończenia pandemii pozostało. Tego sobie właśnie dzisiaj życzmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze dodam do tego, że tutaj też pan radny Stapań mówił, że rząd nie przewidział pewnych sytuacji. No, rząd czy rządy światowe nie przewidziały przede wszystkim koronawirusa, prawda? I to jest właśnie problem. Te wszystkie procedury, które powstały w związku z koronawirusem, są zupełnie nowe, prawda? Ale myślę, że daliśmy sobie radę, szczególnie Polska dała sobie radę tak w porównaniu z innymi krajami Europy chociażby. Pan starosta Władysław Bogdanowicz jeszcze prosił o głos. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja chciałbym tylko wrócić do tematu szpitala, bo pan podziękował pięknie wszystko, pan dyrektor tutaj zasługi jak najbardziej. Chciałbym tylko informacji uzyskać na dzisiaj, jeśli pan dyrektor z nami jest, jak funkcjonuje szpital po tej tragedii, która się wydarzyła, że to zostało jakby, nikt nie został uszkodzony, przebiegała sprawnie bardzo ewakuacja. Jak dzisiaj funkcjonuje, bo mam nadzieję, że już jest otwarty oddział chyba. Taką mam prośbę. Dziękuję bardzo. Jeśli pan dyrektor może, to bardzo, bardzo poproszę tutaj do mikrofonu. Panowie przewodniczący, panowie starostowie, panowie radni, szanowni państwo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za te ciepłe słowa skierowane, jeszcze raz dziękuję, za skierowane do moich współpracowników. Oczywiście przekażę je moim koleżankom i kolegom. Bardzo dziękuję państwu za zatwierdzenie sprawozdania finansowego szpitala. Bardzo dziękuję też za uwagi tutaj, szczególnie pana radnego Muchy, który zwrócił uwagę, że to nasze sprawozdanie finansowe, które było omawiane na komisjach, rzeczywiście mogłoby mieć bardziej tą część taką opisową, przystępną uchu takiego, nazwijmy to, zwykłego człowieka, a nie tylko cyferki. Tak, postaramy się w następnym sprawozdaniu finansowym zawrzeć też jakby taką pokazanie sytuacji na rynku usług szpitalnych w naszym województwie, jakąś strategię, co zamierzamy również robić. To zawierzemy w tym następnym naszym sprawozdaniu finansowym. Dziękuję też panu radnemu Stapajowi za wyrażenie takich ciepłych słów, że mamy doskonały szpital. Chciałbym, żeby tak było. My sobie zdajemy sprawę, że ten szpital ma swoje walory, ale jest też dużo obszarów do doskonalenia i tutaj w specjalną dumę aż tak nie popadamy, ale za to dziękuję. Natomiast co do tego zdarzenia, które się przytrafiło nam w miniony piątek, no nie, już ponad tydzień,
No to rzeczywiście, no, sytuacja wyglądała dosyć dramatycznie. Na szczęście dramatyczna nie była. Po prostu na SOR-ze w rozdzielni elektrycznej zapaliła się instalacja. Pożar przeniósł się kablami elektrycznymi na oddział, który znajduje się powyżej SOR-u i tam te szkody były zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o instalację elektryczną, czyli na oddział rehabilitacji neurologicznej. To spowodowało, że te dwa oddziały były wyłączone ze swojej działalności, ale dosyć szybko się z tą awarią uporaliśmy. Na szczęście nie było żadnych strat wśród naszych pacjentów, nikt nie dostał żadnego uszczerbku, również wśród personelu. Nie było też wielkich strat materialnych. Straty ograniczyły się tylko do instalacji elektrycznej. Z tym już się w SOR-ze uporaliśmy. Trwa naprawa instalacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej. Natomiast wszystkie oddziały i wszystkie aspekty szpitala działają normalnie. Wynikają w tej chwili pewne zawirowania, ale to już nie związane z tym przykrym wydarzeniem, tylko jakby z planowanym remontem, to o czym mówiliśmy w ubiegłym roku, że szpital przygotowywał się i zaczynamy to już realizować, czyli budowę, czy rozbudowę, czy przebudowę kilku oddziałów na potrzeby stworzenia oddziału neurologicznego z oddziałem udarowym. I tutaj będziemy też remontowali, czy przenosili w inne miejsce oddział dziecięcy i prawdopodobnie, jestem właśnie przed chwilą też rozmawiałem z dyrektorem Zakrzewskim, zakończymy działalność albo inaczej przeniesiemy działalność oddziału rehabilitacji dziecięcej ze szpitala Bartoszyckiego do dziecięcego szpitala wojewódzkiego w Olsztynie. I tutaj chciałem jakby uspokoić wszystkich, że wszyscy pracownicy, którzy w tym oddziale pracują, nadal znajdą pracę w Bartoszycach. Natomiast jakby organizacyjnie, lokalowo, kadrowo szpital wojewódzki dziecięcy jest bardziej przystosowany do świadczenia takiej usługi. Także również pacjenci tutaj, ci nasi mali pacjenci tutaj nie powinni doznać żadnego uszczerbku z tym związanego. No jeżeli są jeszcze jakieś inne pytania, no to chętnie odpowiem. Tak jak już wspomniałem, w tym następnym sprawozdaniu finansowym postaramy się, żeby również pewną strategię szpitala zawierać w tych sprawozdaniach. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłosów. A jeszcze pan Zduniuk się zgłasza. Proszę, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak, w uzupełnieniu wypowiedzi pana dyrektora dołożę jeszcze jedno zdanie, że Szpital Bartoszycki jest na setnej pozycji w rankingu. To jest dosyć ważne, a to się liczy. A teraz przechodząc do meritum sprawy, na wstępie chciałbym podziękować zarządowi za przekazanie sprzętu, środków trwałych dla OSP w Troszkowie. Zresztą byłem twórcą też między innymi przekazania tych środków i dobrze, że to się stało. Natomiast jedną rzecz dodam tutaj, w tym momencie OSP w Troszkowie się rozbudowywuje, ma nowy sprzęt, ma nowy wóz bojowy, także jest to dosyć przydatna rzecz, przekazanie tych metalowych szaf. Przejdę teraz do następnego punktu w sprawozdaniu zarządu. Podjęta była uchwała numer 62 na 177 w sprawie odwołania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach z dniem 30 czerwca 2020 roku. No wypadałoby, panie starosto, aby w tym momencie, czy w tym miejscu napisać imię, nazwisko pana dyrektora, no bo to pewien szacunek jest dla osoby, która pełniła tę funkcję.
Panie radny, jeśli można, ja się wtrącę od razu w tym momencie. Proszę pamiętać o tym, że obowiązuje tak zwane RODO, czyli ochrona danych osobowych, a poza tym sprawa pana dyrektora jest w tej chwili w toku, w badaniu różnych służb i wszelkie informacje na ten temat po prostu są, nie można ich udzielać w tej chwili. Dlatego to tak jest, dlatego proszę wybaczyć, że takich informacji nie ma właśnie w tym sprawozdaniu pana starosty. To tak. Panie przewodniczący, ja z zapytaniem wystąpiłem do pana starosty, nie do pana, to żeby było jasne. Nic nie szkodzi, ale ja też wiem, to się, żebyśmy rozumieli. Natomiast uchwałą 62-178 na 2020 obowiązki dyrektora zostały powierzone pani Alicji Agacie Lemierz na okres od 1 lipca 2020 do 31 sierpnia 2021. I chciałbym się tu w tym momencie też zapytać, jakie były podstawy, co dotyczy odwołania, jeżeli już pan tak mówi, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach. Tym bardziej, że sprawa trafiła do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. No wypadałoby zapoznać radę, chyba że to jest tajne, to ja rozumiem. Co do samego sprawozdania, miałbym tylko tą jedną uwagę, bo to wiele było mówione na temat oświaty, to dofinansowania wielu innych rzeczy, ale wydaje mi się, że to, co zaistniało w tym ośrodku szkolno-wychowawczym, no jest taką no dla mnie niewyjaśnioną sprawą, tym bardziej, że podjęte były uchwały zarządu w tej sprawie. To jedna rzecz. Sprawa następna dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie. Tam jest prowadzone, nie wiem na jakim etapie to jest, czy procedura administracyjna jest prowadzona. Natomiast ja mam tu przed sobą dwa pisma, nie będę ich odczytywał. Jedno pismo jest pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie z 21 kwietnia 2020 roku do radnych powiatu bartoszyckiego. Jest to potwierdzone nadanie. Jedna rzecz. I drugą mam przed sobą pismo Solidarności Region Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który pismo kieruje między innymi do pana starosty, do pana przewodniczącego rady, do pana Darskiego. Tak. Tak, i do radnych. I chciałbym się w tym momencie zapytać, na jakim to jest etapie i czy radni zostali poinformowani w tej sprawie. Bo jest to też dosyć ważna sprawa, tym bardziej, że ja nie będę odczytywał końcówki tego pisma kierowanego do władz tu starostwa powiatowego, w którym, no już nie będę tego cytował. No nie chciałbym w tym momencie, natomiast chciałbym, żeby udzielona odpowiedź, na jakim etapie jest to wyjaśniane. Tym bardziej, że ta sprawa się toczy dłuższy czas. W międzyczasie odbyły się rozprawy w sądzie rejonowym bodajże w Bartoszycach, jak to mam przed sobą. Urząd Wojewódzki prowadził kontrolę, inne były jeszcze, a w związku z tym no, należałoby udzielić tej odpowiedzi. A jeszcze tak jedno dla takiego uspokojenia. Pan starosta powiedział dobrze, żeby były panie radnymi. Ja jeszcze bym dodał do tego i dobrze by były, żeby były też starostami. Ja bym podziękował. Ja, jeśli można, tutaj odniosę się do tego pytania pana radnego, że sprawy osobowe nie mogą być rozpatrywane na sesji publicznie. Ja czytałem na początku taką klauzulę dotyczącą RODO i absolutnie na sesji nie można, zresztą ja też nie dopuszczę do tego, żeby były omawiane sprawy chociażby dotyczące dyrektora szkoły specjalnej, tak w cudzysłowie powiem, czy sprawy dotyczące
Domu Pomocy Społecznej, gdzie są imiona, gdzie są nazwiska, gdzie są konkretne zarzuty dotyczące imion, nazwisk i tak dalej. Odpowiem panu tylko, że sprawy są w toku, sprawy się toczą, odpowiednie pisma są wysyłane. Sprawą zajmuje się Komisja do Spraw Skarg i Wniosków i informacji pan jako radny może uzyskać czy w biurze rady, czy u pana starosty, czy u pana przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków. Na pewno nie publicznie na sesji, dlatego że zabrania nam tego ustawa. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. Zabrania nam tego ustawa. Pan radny Mucha, proszę bardzo. Ja chcę zadać pytanie związane z budżetem. Wcześniej nie było takiej możliwości, bo pan przewodniczący tak przejechał przez ten porządek obrad bardzo szybko, że nie zauważył mojej chęci tutaj zabrania głosu. Nie chciałem krzyczeć tutaj. A trzeba było krzyczeć. Ale w sprawach różnych mogę również te pytanie zadać. A to, co się wydarzyło w szpitalu, chodzi o ten pożar instalacji elektrycznej, może się zdarzyć wszędzie, można powiedzieć, bo to jest tak zwana złośliwość rzeczy martwych. W miesiącu grudniu debatowaliśmy nad budżetem powiatu na 2020 rok i na posiedzeniu Komisji Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu postawiony był wniosek, aby z załącznika 3a wykreślić punkt 16 dotyczący prac modernizacyjno-budowlanych pomieszczeń piwnicy wraz z wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowej, naprawy terenu utwardzenia wokół budynku, wykonaniem nowych opasek przy ulicy 11 listopada 7. Taka była rekomendacja komisji i ta zmiana w budżecie miała być dokonana, więc a środki, które miały być zaoszczędzone w ten sposób, miały być przewidziane na ochronę przeciwpożarową w jednostkach oświatowych i między innymi na system oddymiania. Było to uzależnione od opinii Państwowej Straży Pożarnej, naszej komendy. I mam pytanie w związku z tym, czy taka opinia Straży Pożarnej już jest, czy nie i czy planowane jest właśnie te dokonanie zmian w budżecie, żeby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe naszych uczniów z naszych szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby teraz na to odpowiedzieć? Wobec tego, że czy ktoś jeszcze się zgłasza do dyskusji w takim układzie, pytam. Pan Wiesław Kurach, bardzo proszę. W sprawach różnych oczywiście. Panie starosto, panie przewodniczący, koledzy radni i słuchacze, to odnośnie słów, które pan Grzegorz skierował, odnośnie opinii, ja mogę powiedzieć o jednostce, w której pracuję. W najbliższym czasie będzie osoba, która pełni tę funkcję w Straży Pożarnej, pan Piotr Kowalski, i będzie nadzorował nasz internat, więc myślę, że w najbliższym czasie to, o czym rozmawialiśmy podczas tworzenia budżetu, będzie w najbliższym czasie do wykorzystania, bo te zalecenia, które otrzymamy na pewno my, być może inne jednostki, no będziemy musieli bezwzględnie spełnić. Także ta kwestia, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tych środków, które były wpisane w tym paragrafie, myślę, że w najbliższym czasie to będzie wyjaśnione i wtedy właściwie, jeżeli otrzymamy opinię, będzie czas zlecić jakieś wykonanie, wycenę tych rzeczy, w jakim stopniu musimy to wykonać i to na pewno do tematu wrócimy. Bo tak jak pan wspomniał, pan radny, rzeczywiście te pieniądze miały być zabezpieczone na ten cel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I w związku z tym, że nie widzę zgłoszeń, to pozwólcie państwo, że jeszcze na koniec ja wygłoszę krótki apel. Otóż i podziękowanie jeszcze jedno. Otóż
28 odbyły się wybory prezydenckie i chciałbym bardzo podziękować wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom powiatu bartoszewskiego za wysoką frekwencję, za to, że poszliście Państwo do wyborów, żeby spełnić swój obowiązek i zagłosować na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 12 lipca jest druga tura i również proszę Państwa o to, abyście Państwo również poszli do wyborów i dokonali wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wysoka frekwencja cieszy i mam nadzieję, że ta wysoka frekwencja będzie również 12 lipca. Także w związku z tym, że nie widzę więcej zgłoszeń, a jeszcze proszę bardzo, pani Danuta Bill, pani dyrektor jeszcze chciała zabrać głos. Pani dyrektor wielofunkcyjnej jednostki placówki opiekuńczo-wychowawczej, chyba tak to się nazywa. Proszę bardzo. Szanowni panowie przewodniczący, panie starosto, całe zarządzie, no i oczywiście panowie radni, ja w imieniu całej społeczności, na razie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, chcę podziękować za dzisiejsze uchwały. W 70-ponadletniej historii domu, to już kolejny etap, który się przed nami otwiera. Daliście nam możliwości, daliście kredyt zaufania. No i chcemy powiedzieć, że na pewno tego kredytu nie zmarnujemy i bardzo dziękujemy za to, że możemy się dalej rozwijać i że mamy w Radzie przychylność. No i Państwu gratuluję bardzo mądrej decyzji. Bardzo serdecznie dziękuję za te uchwały. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Już nie. Wobec tego, Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 22. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję Państwu bardzo. Dotrwaliśmy do końca długiej, ciężkiej sesji. Także następna sesja, nie wiem jeszcze kiedy będzie.